Dobry wieczór Panie i Panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i spotykamy się jak jest, co tydzień 21.30, ażeby pogadać o tym, co tam ciekawego, fajnego zdarzyło się w, w Hollywood w świecie filmów, tak ogólnie sam w Hollywoodzie. Hol Dzisiaj tematem jest od zatrzęsienia. W ogóle widzę, że coś ten telewizor za jasno. Aż muszę go poprawić, no bo mnie denerwuje, ale już to zobaczymy sekundę. Obraz, Ciach Pach, prach. Zaraz wam powiem o co chodzi w ogóle. Czy teraz coś już widać? O, gdzieś tam jechać. niech tak będzie, dobra. Może być, może zostać. W ogóle spóźniłem się kilka minut, bo oczywiście byłem na imprezie. Słuchajcie, ależ te imprezy sześciolatków potrafię naprawdę namieszać. Uch, coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Także jak najbardziej grubo było fajnie. Witam bardzo serdecznie. Cześć Lancel, witam Cię serdecznie, Krzysztofie, witam Cię bardzo serdecznie, ciekawe gier, siemanko wszystkim, siemaneczko, witam Cię również, Wiciu, o, kopę lat, Jurek Piechota, Lancel po raz wtóry, Marcin zaspał, no niemalże, dobry czuł Dariuszu. Słuchajcie, na początek oczywiście kilka spraw organizacyjnych, często pytacie, bo no wiadomo, w tym momencie The was serial jak najbardziej święci triumfy na HBO Max i, i leci, i pytacie, Marcin, czemu tak samo jak inni Twoi koledzy po fachu nie robisz... Recenzji co, co tydzień, od każdego odcinka. No, nie robię z jednego bardzo prostego powodu, panie panowie. Otóż w Irlandii nie ma HBO Max. Jest oczywiście HBO, cały czas sobie jest, śmiga ma się, no, ma się dobrze, ale odcinki na HBO pojawiają się z tygodniowym, z tygodniowym opóźnieniem, nie, nie wyprzedzeniem. Z tygodniowym opóźnieniem, więc tak troszeczkę byłoby słabo, kiedy w tym momencie, no, powiedzmy Julian, Michał. Czy Martin recenzuje nagle odcinek numer 5, żebym y, ja o, recenzował odcinek numer 6, a bardzo często tak to się zdarza, a to jest tygodniowe uprzedzenie, więc y, no niestety nie będzie recenzji, y, <grym> nie będzie oczywiście recenzji y, każdego odcinka dla SOWAS. Będzie jak najbardziej podsumowanie tygodniowe, to oczywiście wróć, y, tygodniowe, sezonowe, chciałem powiedzieć, więc cały sezon sobie jakoś tak ładnie, fajnie podsumuje i będzie omówiony, z tym jak najbardziej nie ma, nie ma mniejszego problemu. Druga sprawa, wszedł, no o tym też zaraz powiemy, pojawił się w Polsce Sky Showtime, materiał o tym, jak, te, jak ta platforma w ogóle wygląda, jak założyć konto jest na, na kanale i tu mówię od razu wszystkim, którzy pytają się, ale stary, co ty pieprzysz za głupoty, przecież tam nie ma nic o żadnym rocznym abonamencie i tak dalej, a ty mówisz o, o rocznym abonamencie. Tak, tylko panie i panowie, weźcie pod uwagę, że materiał był nagrywany zanim platforma jeszcze ruszyła i był nagrywany, uwaga, tutaj niektórych zaskoczę, na podstawie materiałów nadesłanych przez Sky Show, Showtime, Polska. Nie, spokojnie, nie Rumunia, nie Węgra, nie Serbia, nie Portugalia, Polska. To, że w tym momencie jest promocja, gdzie można zapłacić za miesiąc 12,49, ona jest tylko do 11 kwietnia. Później pogadamy na temat rocznej oferty wtedy. Także ja to, co podaję, to jest na temat tego, co Sky Showtime przesłało. To nie jest wymyślone, to ja sobie nie wymyśliłem, że hmm, a może taka będzie roczną i taką, o, tak to zrobię. Nie, nie, to są informacje nadesłane przez tę stację, panie panowie. Więc tak to wygląda bardzo serdecznie. Witam również Asia Bednarek, hejka. A dzisiaj sobie, panie panowie, pomówimy między innymi właśnie o Sky Showtime, co to jest, jak to się ma, o innej platformie, ponieważ no w tym momencie jakby na to nie patrzeć, Warner Brothers przejął platformę VOD.pl, więc o tym będzie jak najbardziej. Tutaj coś dla widzów z mojego wieku, czyli słynny film Emanuele, powraca, tak? Będzie nowa wersja. Pogadamy sobie troszeczkę o grach, więc jak tutaj zresztą widzicie dobrze, będzie o dziedzictwie Hogwartu, które leci po rekord na Steamie. Będzie o kolejnej ekranizacji, czyli Dungeons and Dragons. Tutaj, teraz informacja z cyklu właśnie takowych, wolałbym unikać, czyli krótko mówiąc, reżyser, który wraca do pracy. Skoro mowa o ekranizacjach gier, to Uwe Boll, panie i panowie, Uwe Ball będzie y, kręcił kolejne filmy, aż się bać, no, jak najbardziej, tylko i wyłącznie. Y, zakończyły się zdjęcia do nowej planety małp, o tym sobie pomówimy jak najbardziej. Y, powstanie aktorska wersja, jak wytresować smoka. Co dalej mamy? No, niestety będzie cykl Pe Peseloni oszukasz, bo wiadomo, odeszła od nas Arakol Welch, więc pomówimy. Duży będzie materiał na temat Marvela, bo niedawno, niedawno Kevin Feige udzielił wywiadu, wiemy coś, co się będzie działo z Harrisonem Fordem, będzie coś odnośnie z y, Spider-Man 4, Disney zmniejsza ilość produkcji, która się pojawi, o tym też będzie, zmienia daty niektórych widowisk, o tym sobie również pomówimy. No i zaczynają się prace nad fantastyczną czwórką. Będzie, będzie o tym, będzie oczywiście o nowym Hellboyu, no bo jakże to tak, no musi być oczywiście nowy nowy Hellboy, Starski i Hasz również powraca, właściwie powrócą. Tak, starsk, Starski i hash powrócą jako kobiety o tym sobie pogadamy. Będzie oczywiście oprócz tego, że Uwe Bol wraca do pracy, wraca również Mike Lee i to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. No i jeszcze niedobre informacje, jeżeli chodzi o stan zdrowia Brusa Willisa. A także Judy Dent i, Dent, i na koniec, panie i panowie, pogadamy sobie o horrorach. Slasher Thanksgiving, także będzie to rzeczywiście dosyć mocno się działo, będzie rzeczywiście fajnie. Widzę, że tutaj jest mnóstwo osób, bardzo mi to naprawdę cieszy, że jesteście, że wbijacie, że się pojawiacie. Gdzie tutaj ma być, tutaj z tej strony, okej. Okay. Informacje oczywiście dla tych, którzy oglądają ten odcinek z odtworzenia opisie będzie spis treści, tam może sobie skakać po rozdziałach, bo zawsze poruszamy kilka tematów, to nie jest tak, że trzymamy się jednego, poruszamy się cały czas w obrębie y, kultury, ale rzeczywiście będzie, będziemy się poruszać między takie otokowymi różnymi. Ok, tutaj kamery działają, wszystkie w porządku, tak jak najbardziej widzicie, ponownie się udało uruchomić, nawet moja kamera herbatkowa jest, a dzisiaj, a dzisiaj uskuteczniam, bo lubię Earl Grey. Jeszcze patrzę, co piszecie. Widziałeś Marcin Antmana, faktycznie taka tragedia? Widziałem Antmana, wczoraj poszliśmy z Wiktorem do kina, będzie recenzja już jutro, powiem tak, już jest nagrana, tylko muszę po prostu zmontować, faktycznie taka tragedia, powiem tak, zastanawiałem się, po co tam jest Antman, bo to nie jest film o Antmanie, także, także, ale będzie, będzie najbardziej recenzja jutro, we wtorek pojawi się recenzja o, nie wróć, nie recenzja, tylko informacja o tym, jak założyć konto na video Amazon Prime. Bo już wiadomo było o Disney, było o Sky Show. Tam trzeba teraz o kolejnych. Jure, Pichota, zawsze tyle informacji się wydaje na początku jest, ale potem są one tak skompresowane, że live nie trwa 3 godzin. No to się właśnie staram, dlatego też te wszystkie informacje są połączone tematycznie, wiesz. Jak na początku będą powiedzmy platformy streamingowe, no to mamy jedne. Potem, jak będzie komiksy, to też staram się, żeby to nie było na zasadzie, że o teraz sobie pogadamy o, załóżmy o Sky Showtime, że potem na końcu, ale przecież patrzcie, przecież jeszcze VD albo, no po prostu wiesz, też też jest yy, ciekawie, także także jakoś yy, tak jest. W ogóle Antman. No, Opatrzcie, znowu się zdjęcie wyłączyło. No a tak pięknie było, czemuś nie pokazuje. I już jest. No i dobra. Słuchajcie, więc nie przedłużamy, zaczynamy, lecimy, żeby rzeczywiście nie trwało to 3 godziny. Sky Showtime, no jak mówiłem, wam, 14 lutego platforma zadebitowała w Polsce. Początkowo miało to kosztować 20. 4,90 zł miesięcznie i pakiet roczny 199 zł, no ale się zmieniło i słuchajcie, tak Wam przeczytam, jak tutaj ładnie według informacji podanych przez Filmweb, już dziś w Polsce zebrywał Sky Showtime, czyli informacje z 14 lutego, platforma streamingowa oferuje produkcję takich wytwórni jak Universal Pictures Paramount Pictures, Nickelodeon, Dreamworks Paramount Plus, Showtime Sky Studio i Peacock, czyli krótko mówiąc jest to, jakby tak popatrzeć z amerykańskiego rynku Kilka, kilka platform skomasowanych w jedną. Dla nowych użytkowników przygotowano niespodziankę. Rejestrując się na skyshow.com, otrzymają oni na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny miesięcznej subskrypcji. Oferta jednak jest ograniczona czasowo. Do 11 kwietnia, panie i panowie, jeżeli się zapiszecie na tą, na tą subskrypcję i nie będziecie przerywali, to jest zniżka 50%. I nie oznacza to, że to jest 50%, od razu 12,49, tyle będę płacił na zawsze. Nie. Jeżeli na przykład załóżmy za dwa lata, oni stwierdzą, że okej, okay, ponosimy miesięczny abonament z 25, na przykład na 30 zł, to wtedy twoja ty cały czas będziesz płacił 50%, czyli w tym momencie zamiast 30 zł będziesz płacił 50. Oni podniosą na 40, ty płacisz 20 i tak dalej, tak dalej, pod warunkiem, że nigdy a nie, to nigdy nie przerwiesz subskrypcji. Jeżeli tą subskrypcję już po 11 kwietnia 2023 przerwiesz, no to w tym momencie już wpadasz na normalną, na normalną cenę. Wtedy domyślam się, że. No bo teraz, opłaty, teraz abonamentu rocznego nie ma jako tako. To domyślam się właśnie, że wtedy będzie abonament roczny. Tylko przez ograniczony czas nowi użytkownicy rejestrujący się na Skyshow Sky tam otrzymają na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny. Czyli to, co właśnie mówiłem. Oznacza to, że w Polsce użytkownicy korzystając z oferty płacą tylko 12,49. Poza dostępnością dla użytkowników poprzez stronę internetową SkyShowtime oraz aplikację SkyShowtime.com na urządzeniach Apple, iOS, TVOS, Android TV, Google Chromecast i LG TV, SkyShowtime ogłosił również partnerstwa z firmą Samsung. Od 14 lutego klienci na wszystkich rynkach będą mogli oglądać Sky Show też za pośrednictwem wybranych telewizorów Samsung Smart TV z 2017 roku lub nowszych systemem operacyjnym Tizen OS 30 lub wyższym. A widzicie, a w momencie, kiedy otrzymywaliśmy, ja otrzymałem informację od Sky Show, tam było, że całkowicie nie ma wspierania dla telewizorów Samsung oraz nie ma wspierania dla konsol Xbox, a także dla konsol serii PlayStation. Oferta promocyjna oczywiście jest ważna do 11 kwietnia 2023 do godziny 23.59. A jakie filmy? No, tutaj rzeczywiście to już trzeba sprawdzić, co jest, co jest do wyboru do koloru. Wszystkie filmy są dostępne w jakości Full HD. Nie ma 4K. Na razie, jak powiedziało stłórnio, właściwie wytwórnia, nie ma, nie ma 4K. Ma się to pojawić z czasem. Dźwięk ma być w Dolby Digital 5. 5 -1, więc jest nie najgorzej. Również wszystkie materiały, które są dostępne, mają być dostępne z, z polskim językiem. Napisy, lektor bądź dubbing. Tutaj nie sprecyzowano i już w tym momencie wiem, że dużo osób pioczy, ale bardzo mała biblioteka jest. No, motyw jest taki, że oni naraz wchodzą chyba na 15 czy 16 rynków, więc na te 15 czy 16 rynków, na każdą produkcję trzeba stworzyć ścieżkę opowiedzmy dźwiękową, dialogową, odpowiednio każdego kraju, więc to będzie bardzo, mi się wydaje, szybko rosło. Co możemy zobaczyć między innymi? Wikinga, e Egersa, jest Top Gun Maverick, widzowie uznali, że jest to najlepszy film minionego roku, więc trzeba mu przyznać Marcina albo Wegetę. Wegę właściwie, tylko nie wiem, tylko w sumie nie wiem, czy widzowie poza, poza tym kanałem będą wiedzieli, co to znaczy Wega w naszym wydaniu. Zobaczymy. Do przyszłego roku spokojnie jakoś wymyślimy. Jurassic World, Dominion, Downton Abbey, Ambulance, Ray Donovan The Movie, Jerry and Marge go large. Co jeszcze mamy serial Yellowstone i jego tak zwane spin-offy, czyli 1883 z samym Elliotem, sam Elliot, 1923 z Harrisonem Fordem, pierwsza dama z trio Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer i Viola Davis, Burmish Kingstown z Jeremy Renierem, już, już jest wszystko w porządku, jego zdrowie nie zagraża nic. Tulsa King z Sylwestrem czy Akademia Vampirów. Tulsa King też chyba są bodajże dopiero trzy odcinki. Oczywiście jest jeszcze dużo innych produkcji Belfast, Keneta Branaga, Minionki, Wejście Gru, nie, Jordana Pilat, nie, to jest ulubiony, ulubiony film y, Madame Perfumeli, y, y, Town Called Malice, czy Drift Partners in Crime, a także napisany przez Jakuba Żulczyka, komediodramat Warszawianka z Boryszem Sycem w roli głównej. Jest to film Jacka Borcucha. Patrzcie, ja pamiętam Jacka Borcucha, jak dopiero zaczynał. Więc tak to się rzeczywiście jakoś wydaje, tak to się rzeczywiście wygląda, ale oczywiście to nie jest, nie jest pełna oferta, ja nie będę zdradzał, bo tego jest mnóstwo, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to, to, to tutaj patrzę, ale prezentują co ciekawsze materiały, no więc oczywiście Top Gun, Jurassic World, Minionki, tutaj mam jeszcze Tulsa King, Halo, panie i panowie, również, również jest. Widni, którym mówiłem wcześniej, a wkrótce na Showtime właśnie wspomniana Warszawianka będzie. Więc tych produkcji jest dosyć, dosyć dużo. Ja mój materiał robiłem na podstawie serbskiego bodajże Sky Showtime, no ale wiadomo, że to jest te materiały, które oni posiadają, to rzeczywiście jest potęga, naprawdę to jest potęga, tego jest dużo. I domyślam się, jeżeli tylko weźmiecie pod uwagę, że to jest. Paramount Pictures, no to to nie jest jakieś tam wytwórnia, która, jak mi ramach, została założona kilkanaście lat temu, tylko oni działają prawie od początku kina światowego, więc rzeczywiście ich biblioteka jest duża. Tylko cieszyć się i miejmy nadzieję, pamiętacie, to samo było na początku. Dużo osób czuło, że Disney ma niewiele materiałów. Zresztą sam byłem tym jedną z tych osób, które kurczę, przejęli 20th Century Fox, a teraz 20th Century Film, i prawie nic nie wrzucali. No ale sytuacja była taka, że te filmy trzeba było rzeczywiście przenieść w sposób cyfrowy, no na powiedzmy, format odpowiedni do, do platformy VOD, stworzyć właśnie ścieżkę dialogową. Niektóre filmy, no, które były kręcone dawno, dawno temu trzeba, było powiedzmy je cyfrowo odrestaurować, sprawić, że chociażby można byłoby je wrzucić w formie w formacie 1080p, czyli Full HD, więc rzeczywiście jakoś tak to, jakoś tak to imprezają. A teraz naprawdę Disney Plus całkiem fajnie śmiga. Jak dla mnie oferta jest dosyć, dosyć yy, ciekawa. Wydaje mi się, że no, chociażby cenowo 12,50, słuchajcie, to niektórzy to, to yy, więcej pewnie wydają na autobusy miesięcznie, bo już nie będziemy mówić o tankowaniu paliwa, bo to rzeczywiście zawsze tyle kosztuje, że masakra. Patrzę, to piszecie, Biciu99. Biciu Akurat całkiem nieźle w Skyshotem, time, yy, time wymyślili z tą promocją. Bardzo fajnie, tym bardziej, że jest to wielkie zaskoczenie, bo nawet jeżeli popatrzycie na, yy, w internecie na artykuły, sprzed, sprzed 14 lutego, no tam jest y, całkowicie inaczej, jest po prostu, nie ma tego wsparcia Samsungów, bo akurat sprawdzałem kilka stron, nie ma informacji o tym, że będzie taka promocja, no fajnie, to wszystko rzeczywiście, y, rzeczywiście jest. Czy nagrywam mecz? Jeżeli Ci, y, Lancelu, chodzi o mecz wisła płock Uniatarnów w, w, w Szczypiorniaka, to tak jak najbardziej nagrywam, a jeżeli chodzi o inny, to nie, daj mi znać, który, który mówisz. Y, Marcin, widziałeś Lighthouse? Osobiście uwielbiam. Wiciu, i widzisz, ja jestem jedną z tych osób, które Zawsze stały za Patisonem. Ja pamiętam nawet na tym kanale, jak ktoś chce, to możecie sobie spokojnie odwinąć odcinki, w, w których o tym mówię, że ludzie przyszli, co, Patison, ten facet od y, Sagi Zmierz, on na Batmana, to już bez sensu jest. A ja wam mówiłem wtedy, przynajmniej tym osobom, mówię, słuchaj. Jak mi nie wierzysz, obejrzyj sobie Lighthouse, czyli latarnię Egersa właśnie z Pattisonem i niesamowitym. To jest po prostu chyba miłość jedno z miłości mojego życia. William M. Defoe, gdzie oni są po prostu niesamowici odjechani w kosmos. Taka jest moc, taka energia z nich bije. W ogóle film w ogóle też jest, jest bardziej tam odstrzelony niż gdzieś gdzieś gdzieś. To naprawdę rewelacja. Także ja jak najbardziej zawsze za Egersem. Nie, nie, nie oglądam Barcelona do znać jaki jestem. Wychodzę właśnie z kina, z Antmana Iron. No i pewnie zastanawiasz się, o co chodzi. Jak mówiłem, jutro, jutro będzie recenzja i powiem o dwóch, bo są dwie sceny, panie i panowie, po napisach. Więc spokojnie, śmiało, Lancel, możesz informować nas o tym, co się dzieje w meczu, bo jesteśmy ciekawi. Wiadomo, miejmy nadzieję, że Robercik coś strzeli, że się przełamie. A teraz troszeczkę opowiem o platformie VOD.pl. Ja wiem, że to jest jedna z mniej znanych platform, mimo że działa już na polskim rynku od jakiegoś czasu. No ale słuchajcie, bo w tym momencie jest tak, że platforma VOD.pl, platforma Player.pl, a także no, platforma HBO Max, należą wspólnie, że tak powiem, do, no, do konsorcjum, że tak powiem, w skład którego wchodzi Warner Brothers. Czyli krótko mówiąc, Warner Brothers, panie i panowie, ma trzy platformy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby za czas jakiś zostały one w jakiś sposób skonsolidowane i okazało się, że, o proszę bardzo, VOD.pl na przykład znika i przynosimy abonamentów wróć abonentów, przenosimy abonentów VOD.pl do playera.pl, prawda? I łączymy te dwie platformy i macie jakiś tam, jakiś tam e zysk. Ale słuchajcie, to są informacje z, nadesłane od wirtualnemedia.pl. Walentynki w tym roku w Polsce to czas wielkich zmian na rynku platform streamingowych. Jak informujemy w innym miejscu, dziś wystartowała platforma Sky Showtime, jednak dziś także spore zmiany zachodzą w platformie VOD.pl. VOD.pl bezpłat, bezpłatna platforma przerywane reklamami programy. Jak podaje portal wirtualne media, grupa TVN Warner Brothers Discovery przejęła od Ringer, Ringer Springer Polska, chyba Axel Springer, no niech będzie, Ringer Springer Polska, platformę VOD.pl. To zaś prowadzi do rewolucyjnej zmiany w serwisie. Platforma ma być dostępna dla użytkowników za darmo. W zamian programy będą przerywane reklamami, czyli nic, czego byśmy nie znali wcześniej oczywiście z TVN-u, Polsatu i innych stacji. Na początek VOD.pl oferuje nieco ponad 500 tytułów, więc no, relatywnie mało. Będą to przede wszystkim produkcje TVN Warner Brothers, Discovery, w tym te znane z płatnej platformy Player.pl. Player a VOD ma jednak współpracować również z innymi dostawcami, w tym z Red Bull TV i Grupa Kinopolska SPI International. W ofercie pojawią się m.in. serial Most nad Sudanem, Brzyd Ula, Diagnoza, Druga Szansa oraz filmy Całe Szczęście, Kochaj, tań", Kochaj i Tańcz i Listy do M, Panie i Panowie. Na razie VOD.pl będzie m, można korzystać na przeglądarce w komputerze, smartfonie i tablecie. Planowane jest jednak uruchamianie aplikacji i możliwość korzystania z platformy poprzez Smart TV. Ciekaw jestem, czy, y, czy będzie geoblokada. Domyślam się, że pewnie, pewnie tak, bo inaczej bym sobie mógł skorzystać i zobaczyć. Tutaj jak najbardziej można skorzystać, skoro to jest tylko i wyłącznie za darmo, tylko i wyłącznie reklamami przerywane. Więc jeżeli wam to nie przeszkadza, no to nie wydaje mi się, żeby był jakiś, jakiś problem. W seriali, no, 500 tytułów mało, no ale to mówię, czas, na to wszystko pod, potrzeba czasu. No ja wiem oczywiście, że to nie jest tak, że nagle oni stwierdzili 13 lutego. A może, sobie kupimy platformę. No to kupujemy. Nie no, to oczywiście trwało pewnie jakiś tam czas, bo musiały być negocjacje. Za darmo tego nie, nie, nie wzięli, nie kupili, więc pewnie coś w tym było. No ale to tylko się cieszyć, jak najbardziej, bo też pamiętajcie, że oni tą platformę, no bo skoro mowa jest o nich, no to, to nie jest nagle tak, że tę platformę ogląda, nam subskrybuje 10 osób. No nie no, na pewno jest grupa fanów, grupa miłośników tejże, tejże platformy, więc też będę mogli sobie sprawdzić, jeżeli to odpali, to aha, to może tą wrzucimy, skoro przetestowaliśmy w Polsce, to można to wrzucić na player.pl a może to wrzucimy na HBO Max, jako inny tańszy pak. Dokładnie wiecie, że włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal musi się zgadzać, no a u nich oczywiście tak to jest. Już patrzę, co, co piszecie tutaj proszę bardzo chyba teraz się nazywa Ringer Springer, bo wykupił ją amerykański koncert okej, okay, no w porządku, niech tak niech tak będzie o proszę, ba, Iron, uwielbiałem serial Brzuchla w dzieciństwie ja nawet, ja tam akurat za stary na to, żeby oglądać więc, więc jakoś tak nie kojarzę nie kojarzę tego serialu, inaczej serial kojarzę, ale nigdy go nie oglądałem Player akurat posiadam i, te, i jak się nudzę czasami oglądam, więc raczej jest okej okay. no, słuchajcie, wziąć i skorzystać czemu by nie to jest dobra sprawa ja w ogóle bardzo często osoby na przykład mnie pytają z racji tego, że robię te odcinki, jak założyć konto tu czy tam. Pytam na przykład, a czy warto? Nie ja wiem, no. To warto, ale zależy co chcesz. No, teraz mówię, w przyszłym tygodniu będzie odcinek na temat na przykład wideo Amazon Prime i tam na przykład jest dużo materiałów, gdzie nie ma języka polskiego. To rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo słabo w tym aspekcie, ale na przykład za to są mecze tenisowe i to są w jakości właśnie Full HD, elegancko i to jest w czasie rzeczywistym, na żywo i tak jest w porządku. To, to, tam jest jakiś golf, jakieś inne rzeczy i to już trzeba sprawdzić dokładnie każdą platformę, co jest ciekawego, czy jest coś, co mi się podoba. I jeżeli rzeczywiście, no. To jak że za 12 na przykład wypróbować złociszy, no to słuchajcie, to nie jest aż tak, aż tak źle. Amazon ma na przykład 30-dniowy okres próbny i tak dalej, i tak dalej. Trzeba te platformy po prostu posprawdzać, popatrzeć, czy są tam materiały, które nam się, nam się podobają. Jeżeli jest coś, co nas interesuje, to odpuści sobie, nie wiem, co tam chcesz, odpuść sobie HBO czy tam Netflixa, jeżeli tam nie ma nic, co by Ciebie interesowało. I na przykład mam kolegę, i to jest, uwaga, to będzie dosłowny cytat, który powiedział mi, Marcin, ja przyjrzałem całego Netflixa, tam nie ma nic, co by mnie interesowało. Ja stwierdziłem, okej, okay, dobra, w porządku. Całego Netflixa przejrzał. Więc jeżeli na przykład przejrzysz całego Netflixa i okaże się, że on nie, nie jest dla mnie, Disney Plus też przejrzałem, cały nie jest dla mnie, no to weź sobie chodzić do platformy. Teraz jest taki wybór, naprawdę, że. Bo mówimy tylko o tych wielkich, a pomyślcie o tych mniejszych, typu Kanal Plus Online czy na przykład yy, CDA Premium. Mnóstwo. Ale o tym będę Was oczywiście informował. Będę Was o ty, oczywiście o tym informował cały czas, jak tylko będą się pojawiały te informacje. Podobno Sky Showtime ma straszne błędy w napisach do filmów. Nie wiem, nie, wiem, nie mam dostępu do Sky Showtime a polsko. A Hulu i Peacock jest w Polsce? Peacock jest już w Polsce, nazywa się Showtime. Hulu również nazywa się Disney+. Plus. Brzydle to moja babcia lubiła jeszcze Klan, Plebaniem, jak, miło, jak miłość, młody na sukces, na dobry nazwę. Cześć, cześć Hans. No. Wiesz co, no, ja jestem taki stary, że ja nawet kiedyś jeszcze wcześniej, zanim było to, to oglądałem, co było wtedy, w Labiryncie, było pokolenia, była dynastia. Tak, takie rzeczy się wygląda. Nawet dynastia, dynastia Kolbich. A ja przeczytałem wszystkie książki z biblioteki UJ. No i proszę bardzo, no to musicie skumać z moim kumlem, spogadacie. Moja babcia jest fanką kopanego kina, przede wszystkim z No to coś, coś pięknego. Dokładnie. Hulu ma Disney, Peacock jest show tam, Także wszystko jest, wszystko jest w temacie i dokładnie wiecie, jak to jest wygląda. I dlatego to mi się podoba, że no obawiałem się, bo tych platform jest rzeczywiście w Ameryce jest ich dużo więcej, prawda? Jest, jest Disney jest Hulu osobno. My to mamy w Polsce razem. Tutaj mówimy o w tym momencie mówimy o showtime, tam jest Pico i coś jeszcze, no i Paramount Plus. Tutaj mamy to skomasowane w jedno i to jest, to, jest, to, jest, to jest lepiej dla nas, no bo nie trzeba płacić tylu abonamentów, mimo że rzeczywiście to jest cena dosyć, dosyć zaporowa. Ja państwu pani, Panie i Panowie tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam jak najbardziej ciekawego w Hormudzie. Zaraz przejdziemy do Emanuel. Więc jeżeli są tu jakieś osoby 40 plus, będą wiedziały o co, o co chodzi, co jest, co jest grane. A poza tym, oczywiście, będzie jeszcze na temat, kilka słów na temat gier. Pogadamy sobie o komiksach i kilku horrorach. Mam nadzieję, że również będziemy gadali. Więc słuchajcie, Emanuel, osoby, które są oczywiście wychowały się na kastach VHS, pamiętają. Więc słynny erotyk. Emanuel powraca i poznajcie jego gwiazdę, jak podaje magazyn Portal Deadline. Mamy dobrą i złą wiadomość dla tych z Was, którzy wyczekują remakeu Emanuela. No nie to, żebyśmy wyczekiwali. Dobra wiadomość jest taka, że zdjęcia do nowej wersji rozpoczną się we wrześniu. Zła jest taka, że tytułowej bohaterki nie zagra Lia Sydu. Pewnie źle już ale przepraszam. Jak informowaliśmy niedawno, nową manuel wyrejestruje zdobywczyni weneckiego Złotego Lowa. W filmie Zdarzyło się Audrey Divant. napisała napisał we współpracy z Rebeką Zlatowski. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że. Traktuję ten film po macoszemu, to będzie tylko i wyłącznie dla dorosłych film i nic ciekawsze. Słuchajcie, Kobieta zdobyła złotego lwa w Wenecji. To, o czymś mówi, to, to jak w pewien sposób obliguje do czegoś, nobilituje. Akcja filmu rozgrywać się będzie współcześnie w Hongkongu. Główną bohaterką będzie kobieta pracująca w ekskluzywnym hotelu, poszukująca spełnienia i przyjemności. To studium kobiety, która poświęciła wiele, by znaleźć się na szczycie, a także opowieść o tym, jak. Przepraszam bardzo, jak opuścić gardę? W głównej roli pojawi się Noemi Merlon. To paryżanka, której gwiazda świeci coraz jaśniej. Przy w jej kariery okazał się kostiumowy dramat "Portret Kobiety w Ogniu, który przyniósł jej nominację do Cezara i Europejskiej Nagrody Filmowej. W ubiegłym roku debiutowała w anglojęzycznej produkcji TAR, gdzie zagrała u boku nominowanej za kreację do Oscara Kate Blanchett. Recenzja w przyszłym tygodniu, oczywiście na moim kanale. Nie wiem, jak tam na, na filmie eBay. Yy, Livon tak skomentowała zmianę Seido na, Mer, na Merlot. Kocham Elia Seido. Yy, chcę yy, kiedyś nakręcić z nią film, ale w tym przypadku nie była postacią, którą stworzyłam w wyobraźni. Od portretu kobiety w ogniu po tar, nigdy nie przestałam yy, być oczarowana siłą aktorstwa. Nemi jest w stanie odgrywać zarówno władzę, jak i uwodzicielstwo. Nemi redefiniuje francuską kobietę. Proszę bardzo. Yy, a co wiemy o. No, Kilka słów na temat tego, czym była rzeczywiście Emanuel. Tytułowo bohaterka Emanuel to piękna francuska, która nudzi życie u boku statycznego męża dyplomaty. W trakcie wizyt w Bangkoku kobieta wydaje się w namiętny romans ze starszym od siebie włoskim arystokratą, z nowym kochankiem, doświadcza nieznanych wcześniej doznań miłosnych, że tak powiem. No i oryginalna Emanuel trafiła do kin w 1974, oparty na książce. Film okazał się olbrzymim hitem, czyniąc z otwórczyni głównej roli Sylwii Krystal międzynarodową gwiazdę. Z czasem doczekał się serii kontynuacji, parodii, a także niskobudżetowych podróbek. Pamiętam, że chyba tam tego nakręcili ileś tam części, nie tyle co Wacy, wacyla leki. tam była w szóstej czy w siódmej części, czy tam w którejś kolejnej okazało się, że Sylwia Krystal już nie chciała występować I, a poza tym no ona już była... Starszą osobą, więc stwierdzili, że nie pokazali jej w ogóle, tylko stwierdzili, że Emanuel zrobiła sobie operację plastyczną na całą głowę. Po czym zciągnęli jej bandaż i okazało się, proszę bardzo, znowu jest młoda, a że wyglądam inaczej, no bo miałem operację plastyczną. Jest to jedna z takich informacji, która okej, okay, w porządku jest, pojawiła się i nie to, że nagle, o proszę bardzo, muszę zrobić recenzję tego filmu. No ale to taki bardziej nostalgiczny, nostalgiczny chwyt marketingowy. Na pewno to będzie inne kino niż to, co było w 74, czyli, no, co tu dużo mówić, prawie 50 lat temu, bez, bez roku, to myślałem, że kiedy film wejdzie, to będzie 50 lat. No, ale jakoś tak, to, jakoś tak to jest. Remake, po co efekty specjalne się zestarzały, czy może Fabuła zaktualizowa? Naprawdę, jeżeli tak popatrzysz, jak ten film wygląda, no to on wygląda koszmarnie, naprawdę. No, teraz to już. Emanuel, Lody na Patyku. To jest, Lody na Patyku to była właśnie, no, może nie parodia, ale rzeczywiście. A jeżeli weźmiesz lance pod uwagę, że na patyku to jest film produkcji izraelskiej, no to, to to już naprawdę coś takiego, coś takiego jest. Po prostu naprawdę masakra. Nie, technicznie ten film się bardzo zestarzał. Naprawdę bardzo się zestarzał. Patrzę, tutaj jeszcze piszecie. Z takich koertyków, taki lubię gatunek, gatunek, ale tylko pierwsza część, druga czy masakra. Właśnie gatunek w kultowych horrorach. Słuchajcie, pamiętajcie, że do kultowych horrorów to Wy wybieracie filmy, w tym momencie mawiamy Władcę lalek. niestety, musiałem sobie zrobić odskocznie i w ten weekend stwierdziłem, że sobie obejrzę Johnowika, obejrzę już jedynkę, dwójkę, ja teraz będę kończył trójkę, a jest na Amazonie, więc mogę sobie obejrzeć, potem będzie potem będzie Omen, potem Dynio Głowy, także może kiedyś się zdarzy, że do, do kultowych horrorów wybierzecie właśnie, właśnie gatunek, ale jak mówię, to zależy tylko i wyłącznie od Was herbatkę chluśnie. Bardzo ładnie. To połowa Cylelek Amityville. Hans pyta się. Dla tych wszystkich, którzy są, że tak powiem, nowi na kanale, jest taka właśnie taka szydera związana z Amityville. Tego jest chyba z 26 części. Kiedyś powiedziałem, że no to chyba na, jako ostatni odcinek, jako ostatni cykl w cyklu będzie omawiany film. Nie, nie, dziękuję bardzo. Na razie na razie chyba niekoniecznie. Czy czwóreczkę zaliczam w kinie? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej na Johnowika trzeba pójść do, do kina. Panie i panowie, dziedzictwo Hogwartu leci po rekord na Steamie. Gracze pokochali ten tytuł. Czy są tu jakieś gracze w ogóle? Na, na, dzisiaj, na, na, na żywo, dajcie znać, napiszcie. Tak, napiszę tak, żeby będę, będę wiedział w tym momencie, z kim rozmawiam. Na podstawie Twittera jest ten artykuł. Wyjątkowo dużo dzieci dostało w tym roku list z Hogwartu. Dziedzictwo Hogwartu, nowa gra od Avalanche Studio, robi furorę na Steamie. Premierowy weekend w szczytowym momencie grało w nią jednocześnie ponad 800 tysięcy graczy. Ludziska to jest naprawdę masakrycznie wielka, wielka cyfra, co zapewnia jej drugie miejsce wśród gier dla pojedynczego gracza. Pierwsza jest Cyberpunk 2077 z ponad 1 milionem graczy. Taki imponujący wynik zapewnił produkcji Avalanche Studios również ósme miejsce spośród y, wszystkich gier na platformie oraz piąte miejsce wśród płatnych produkcji. Słuchajcie, to jest dopiero rzeczywiście hardkorowa sytuacja. O, widzę, tu jest. Jest tutaj, jest tutaj tak, tak, dobrze, elegancko, że kilka osób jest. Czy magia dziedzictwa Hogwartu wystarczy, żeby prześcignąć cyberpagi i zdobyć y, y, pierwsze miejsce na Steamie? Wszystko na to wskazuje, ponieważ gra dalej może pochwalić się bardzo wysokimi ocenami, nie tylko wśród krytyków, ale również i graczy. Czy i wy dostaliście swój list i zanurzyliście się w przygody Hogwartu? No ja przyznam, że akurat nie. Ja akurat jestem, jestem beznadziejnym graczem i na mnie... Na mnie by nie zarobili pieniądze, ale rzeczywiście widzę, że MetaScore jest 85, ocena użytkowników to 9,1 w skali 10 punktowej, więc naprawdę bardzo dobrze to, bardzo dobrze to wygląda. Jak tak patrzę nieraz na właśnie na, na, na YouTube'a to mnóstwo osób w tym momencie to ogrywa, więc rzeczywiście mniejsi twórcy, więksi, kto tylko ma na swoim kanale. No, materiały związane właśnie z grami, to jak najbardziej też y, śmiga, też y, ogrywa y, tęże grę. No bo teraz jest, jest na, y, na czacie, więc na, na czasie, nie na czacie, więc rzeczywiście trzeba trzeba naprawdę uwzględnić to. Y, gro osób bojkotowało, miało powiedzieć, o nie, nie, pamiętać, to jest na podstawie Harry Pottera. A kto napisał o Harry Pottera? J.K. Rowling, a ona jakiś czas temu na Twitterze coś tam napisała i w tym już pewnie wiele osób nie, nawet nie pamięta o co chodziło, no i miała być bojkot, ale stwierdzili, dajcie sobie spokój, normalnie ludzie to jest po prostu życie i dziękuję bardzo, więc y, pięknie, naprawdę y, pięknie, no to oczywiście to jest, to jest perpetuum mobile, więc w tym momencie skoro, skoro y, gra jak najbardziej szaleje, no to ludzie w tym momencie, ok, no to sięgniemy po, sięgniemy po filmy, no to sięgniemy po, g, y, po, y, po książki i tak dalej, i tak dalej, oczywiście pójdziemy do muzeum w, w Londynie i tych kilka innych rzeczy, więc więc, jak najbardziej, szaleństwo. Ja jestem graczem, ale dziedzictwo Hogwartu nie moja bajka. No, zdarza się, widzę, że Dariusz to Kaczuk jak najbardziej gra. Hmm. Czyli jednak starania dziwnych ludzi, wzywających Rowling i ludzi grających w Legacy, poszły na marne. No, i bardzo mnie to, i bardzo mnie to cieszy. nie ta gra jest świetna. Mówi to facet, który zbytnio nie kocha Harego i jego przygody. Oferta plus transformia, że komu zrobiły swoje. No, pewnie, że tak. Ja mam za słaby komputer, więc Hogwartu nie już pisze Dariusz. Ja nawet. No, mój pewnie by zrobił, bo skoro jest złożony na potrzeby edycji materiału wideo w 4K, więc pewnie by dało radę spokojnie, ale nie będę akurat mówić. No, ja ja graczy, graczem jestem raczej y, jestem y, słabym. I y, tu plus konsol nie trzeba się martwić o upgrade sprzętu. No to się zgadza, to rzeczywiście jest to. Ja to zawsze w grach najbardziej lubię maksować otwarte światy, a gry online z moim internetem nie ma opcji. No i ja ogólnie nie jestem wielkim fanem y, online te zarzuty, bo coś tam temu napisałem na Twitterze, to są takiego kalibru, że, że nie idzie pominąć tego milczeniem. No widzisz, pamiętaj, że Hollywood ma krótką pamięć, ogólnie wiesz, świat show biznesu bardzo, bardzo szybko zapomina, zapomina pewne rzeczy. No Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Słuchajcie, ale nie tylko o, o, o Hogwarcie chciałem dzisiaj pogadać, bo no, dwie najbliższe informacje też będą właśnie z, z, z cyklu gier wideo, gier wideo przeniesionych w pewien sposób na, no, tak, na taśmę filmową chciałoby się rzec kiedyś, ale mówiłem, podaje, że nie tylko Legenda VOX Machiny, będzie nowy serial Dungeons and Dragons, więc coś dla fanów D&D. Czyżby zaczynała się moda na fabułę inspirowaną grą D&D, na platformie Prime Amazonu możecie już oglądać serial animowany Legenda VOX Machine. Kto się ogląda? Dajcie znać, czy oglądacie i jeżeli tak, to czy warto. A wkrótce do kin trafi Dungeons and Dragons złodziejski honor. Tymczasem aktor i wielki fan DD Joe Manganiello zapowiedział ostatnio, że pracuje nad własnym serialem. Niestety Joe Manganiello nie ujawnił żadnych szczegółów projektu. Hmm, bardzo często to się zdarza. Można jednak spodziewać się, że będzie on poświęcony postaci, którą stworzył i od lat gra sam aktor. To Arkan de Cruel, paladyn Dragonborn, wyznawca złowrogiej bogini Tiamat. Czy tam Tiamat? Nie wiem, jak się czyta. Co ciekawe, postać tam spotkała Vox Machina. Joe Manganiello wystąpił bowiem z kilku. W kilku odcinkach pierwszego sezonu streamu Critical Role, na podstawie którego powstał serial Legenda Fox Machine, Arkham odegrał kluczową rolę w walce z pewnym legendarnym przeciwnikiem. Po występie w Critical Role postać Arkama została włączona do oficjalnej historii Forgotten Realms. Arkham jest jednym z NPC w kampanii wydanej przez Wizard of the Coast w 2018 roku The Descent into Avernus. NPC to jest non-playing character, panie i panowie no coś się dzieje, co się dzieje rzeczywiście, że ruszyło się do, do niedawna właśnie to tak naprawdę było, byliśmy przyzwyczajeni, że jak już powstaje film o podstawie gry, nie no nieważne czy to gry wideo, czy planszowe czy jakiejkolwiek innej, że pamiętamy cudowne statki, zresztą kto w podstawówce, no teraz może to się zmieniło, ale ja w posołówce grałem w statki, graliśmy w statki, Kojarzycie. zbijamy 4-1 masztowce, 3-2 masztowce, 2-3 masztowce, 1-4 masztowiec, kartka Wiadomo o co chodzi. Potem po prostu ten cudowny film z Rijano między innymi, Więc było skojarzenie, że nie, jak już powstaje film na podstawie gry, to to będzie o jać, bo to będzie kolejny Super Mario Bros, bo to będzie y, kolejny film Uwe Bola, i tak dalej, że będzie masakra. A tutaj się jakiś czas temu zmieniło. I rzeczywiście dostajemy tytuły, które są, o ile nie bardzo dobre, to przynajmniej są dobre dostajemy detektywa Pikachu, dostajemy Sonika, którego uwielbiam, nie tylko gry, ale również i filmy są w miarę dobrze, dobrze, sensownie zrobione. No tylko jeszcze czekam na dobrego Hitmana, bo uwielbiam Hitmana, a tutaj rzeczywiście nic dobrego się w tym aspekcie nie dzieje. A tutaj proszę bardzo trzy produkcje z poznaku D&D. No to jest D&D, to jest seria, która naprawdę już istnieje od lat i e, bardzo często nie jest wspomniana. Jeżeli jesteś e, widzem fanem chociażby na przykład serialu The Big Bang Theory, czyli Teoria Wielkiego Podrywu, to wie, że tam Sheldon, Rajesh, Leonard, a także Wolowitz bardzo często grywali w D&D. No wiadomo, to i tak to jakoś jest, że no, miejmy nadzieję, że to wyjdzie coś fajnego. I to jest kolejny znak, że bardzo często aktorzy, aktorki nie mają ofert, nie dostają żadnych ofert, a coś trzeba robić, no bo cholera jasna, zawsze trzeba płacić rachunki, trzeba iść po, po chleb do... Do sklepu, a premier ci nie powie, ile ten chleb kosztuje, bo on ci powie tylko, że no wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem i tak dalej, i tak dalej, więc, więc jest, nie jest najlepiej w tym aspekcie. No i coś trzeba robić, żeby ta kariera jakoś postępowała, a jeżeli mamy nazwisko, na no to nie, jest, to nie jest, powiedzmy, jakiś tam Jaś Kowalski, którego nikt nie kojarzy. Raczej ogarniamy faceta, więc okej, okay, spokojnie, coś tu pójdzie gdzieś, jakieś coś tam e, słowo, a w jakimś wywiadzie coś powiem. Dziękuję bardzo, może ktoś będzie jakaś platforma. Patrzcie, ile teraz tych plat platform VOD jest. Te wszystkie platformy trzeba zape zapełnić jakimiś materiałami. Ja rzeczywiście nie mówię nagle, że, o proszę bardzo, VOD.pl czy na przykład Player.pl zgłosi się Joe jo, jo Manganiello. słuchaj, zasponsorujemy. Nie, ale patrzcie. No już nie będę mówił o polskich, dostępnych w Polsce, ale, ale mamy Pico, Hulu, Shudder, Disney HBO, Netflix, Amazon i tak dalej. Apple TV, tego jest rzeczywiście od groma i wcale mi się nie dziwił tym bardziej, że to jest serial, więc tutaj no, to troszeczkę inaczej się liczy. Więc no, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało tej cofnę czas, bo widzę, że, że dużo, dużo piszecie. Fajny, animowany serial w RPG i też gram, proszę bardzo, no, więc rzeczywiście można chyba zobaczyć. Widziałem zwiastun tego filmu DD i szczerze, nie powala, i nawet nie widziałem zwiastunu. Idę do kina zwiastun mi podpasował humor odwołania do gry, dużo smaczków w zwiastunie, które łapią gracze RPG. Ale do tych osób które właśnie już widziały zwiastun, czy na przykład osoby, które nie grały, bo takie są tak samo na czacie, chociażby tutaj, czy które nigdy nie grały w DD, też ogarną to, czy będzie na przykład jak z Warcraftem, że Proszę bardzo, ja poszedłem z kolegą, który grał i mówi, o jeszcze to, 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 a ja obejrzałem i mówię, ale o co chodzi? Gra statki to życie, jak najbardziej, to było coś pięknego, panie i panowie, czasami się, czasami się śmigało w to i no, wiadomo, były takie, takie miejsca jak yy, chyba 10i, tak? Tam najczęściej były jakieś statki umieszczone. ale od a jeden już stroniliśmy. Kolejny Assassin's Creed, no zobaczymy, bo Assassin's Creed to rzeczywiście no, nie, nie wynikło z tego nic super fajnego, więc zobaczymy. Mm. Statki od razu wspomniała z terytorium, gdzie zgarniało się raf, Rafadynkę, nie wiem, to, to było to, że kogo witam, kogo... Nie, to byli piraci chyba, tak? <grym> Jakoś tak, no to było mnóstwo, 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 O, możliwe, że to było kogo witam, kogo goszczę. W naszym studiu w Bydgoszczy, o proszę bardzo, w Stranger Things bohaterowie grają w D&D, więc widzicie, że nie tylko, to nie tylko, nie tylko ja. Może jakiś serial na motywach Call of Duty, para bohaterów jest już rozpisanych w CAP ten Price. I so... ja się zastanawiam, czemu jeszcze nie ma, bo wiadomo, że Medal of Honor w tym momencie już nie powstaje, ale Call of Duty cały czas gry są yy, tworzone, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej. Cześć misio, witam cię bardzo serdecznie. Właśnie gadamy o serialu na podstawie DD, czyli Dungeons and Dragons patrzymy dalej, a może adaptacja FIFA, a w przypadku Alexa Huntera miałoby to sens, no, FIFA to tak niekoniecznie, bo to wiesz, rzeczywiście krzyk, jest to Sky Show Time, czy wpadnę wszystkie po wygaśnięciu licencji wiesz, o to jest różnie, na przykład nie wiem jak jest na Sky Show Time, ale na przykład na, bo właśnie ten materiał sprawdzimy, na Amazonie Masz zakładkę, gdzie jest filmy, które niedługo, niedługo znikną z serwisu. i Tam może na przykład sobie wchodzisz, na przykład, dzisiaj jest który, dzisiaj jest 19 luty. Wchodzisz i na przykład ten film zniknie 28 lutego z, z serwisu. Nie ma podane, czy na przykład wygasa licencja, czy nie przedłużają, bo ich nie interesuje, bo się, bo nie ma łapek w górę, nie ma tych wyświetleń itd., itd., czy po prostu. Nie da się przedłużyć licencji. No nie wiem w tym momencie, zobaczymy. Trzeba będzie pewnie poczekać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Teraz też zapowiedziano film o innej grze, Tetris, tak? W tym przypadku mamy film o tworzeniu gry. No, słyszałem, że świetnie, świetnie to wygląda, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo dobrze wiecie, że ze zwiastunami no to jest, jest, jest różnie. Słuchajcie, ta no dobra, trudno to już, już, już powiem z koresymi przy grach. Temat, który tak naprawdę bardziej mnie wkurza niż cieszy, ale jak podaje nam Variety, a w sumie zostawię ten, ten, ten napis, że coś dla graczy, bo to jest dla graczy w sumie, tak naprawdę nadal może być, ale coś dla graczy: sytuacja jest pani i panowie taka, że zapowiedział koniec kariery, Uwe Boll kręci nowy film. Tego się nie da. Tego się nie dało mówić, panie i panowie, bo. O, aż się herbata skończyła. Jakiś czas temu, a chyba z rok, może dwa lata temu, poczyniłem taki materiał jak 10 najlepszych adaptacji gier wideo. I jeżeli chodzi o ten, o ten materiał, to filmy u Webola tam się nie pojawiły. Ale niedługo po tym zrobiłem drugi materiał, 10 najgorszych adaptacji filmów, gier wideo. I tam bodajże cztery najlepsze miejsca, cztery czołowe cztery miejsca, zajmują właśnie produkcję Uwe Bola. I ogólnie facet no, nie pokazał się z dobrej strony, panie i panowie, nie pokazał nic ciekawego i powiedział Dziękuję bardzo, to ja kończę karierę, ja już nie chcę nic więcej robić. Ale zapowiedział, że wraca i słuchajcie, teraz właśnie przeczytam, mam artykuł z Variety. Kilka lat temu Uwe Boll ogłaszał zakończenie kariery reżysera filmowego. Jak się jednak okazuje, nie wytrwał w tym postanowieniu. Portal Variety właśnie poinformował, że niemiecki reżyser planuje nowy film. E... Technicznie rzecz biorąc, Bol przerwał już swoją filmową emeryturę jakiś czas temu. W Niemczech nakręcił bowiem Hanał o strzelaninie z lutego 2020 roku, w której zginęło 9 osób. Reżyser nie jest jednak zadowolony z tego doświadczenia. Twierdzi, że praca nad Hanał przypominała mu, dlaczego przestał robić filmy w Niemczech. W ubiegłym roku zapowiedział, zapowiadany był też jego powrót do anglojęzycznego kina. Chciał nakręcić film o Nessie. Cionesie. Pamiętacie, Al Capone, te klimaty. Ten projekt jednak wciąż jest w powijakach. Podobno nie ma podobnie ma się sprawa, sprawa z thrillerem osadzonym w RPA, 12 Hours. 12 godzin zdjęcia do niego prawdopodobnie ruszą w listopadzie. Wszystko więc wskazuje na to, że jego pierwszym od Rampage 3, Rampage 3, zamach na prezydenta z 2016 roku, filmem angielskim będzie First Shift. Albo pierwsza zmiana, albo pierwszy bieg. Zobaczymy zaraz, o co chodzi. Zdjęcia do First Shift ruszają bowiem już w przyszłym miesiącu. W głównych rolach wystąpią Kristen Renton, znana z Synów Anarchii, i Gino Antony Pessy z Uwikłanej. Film będzie historią pracy policjantów podczas ich pierwszego dnia wspólnej służby w Nowym Jorku. Ona była dotąd policjantką w Atlancie, lecz teraz przeniosła się do Nowego Jorku. On jest nowojorskim gliną, który woli pracować sam, ale musiał się zgodzić na nową partnerkę. Ich pierwszy wspólny dzień wywróci do gornogami osobista tragedia i mafijne morderstwo. Powiedziałbym, brzmi ciekawie, jestem tym zainteresowany, rzeczywiście, ale do jasnej cholery, to jest Uwe no to, <ścoughs> To tak jakby powiedzieć, że słuchajcie. Patryk Wega powraca do kręcenia poważnych filmów. Akcja zapomni. Głupie filmy w Slubox House nie. Teraz tylko dramaty psychologiczne i będzie się działo, będzie super, bo to jest Patryk Wega. No ale się nie da, słuchajcie. Nie da się. O. Czekajcie. Sekundkę. zapominam, że ten głos rzeczywiście to tak troszeczkę jedzie po tym po tym moim garle, no masakra, to masakra będzie jakaś. Ja nie wiem, czy ja to chcę oglądać. No, powiem więcej, no nie chcę tego oglądać i nie będę tego nie będę tego oglądał, raczej nie mam zamiaru, bo to co się będzie działo, to będzie masakra. Słuchaj, podobno Marcin. Najman pisze swoją autobiografię, więc czuję, że w tym roku znów będzie się z czego pośmiać. Uwe, wraca kolejna faza wojny ze Staną, a ty dopiero, tu dopiero lut. No. Tak, ktoś krzyczał stanowski? Nie słyszałem, nie słyszałem. Znowu będzie próbował wyłudzić pieniądze na kampanię, na Kickstarterze, czy będzie próbował zdobyć jakieś odpisy od podatków. To musi być przekręt. No, to jest tylko i wyłącznie przekręt. Marcin, widziałeś Marsjanie atakują Rampage, Jigka Furia, taką rzeczy, Kosmiczy Marsjanie atakują, widziałem. Nawet w kinie. Rampy czyli furia nie kojarzę. Krwiożercze pomidory atakują, yy, nie, ale krwiożercze kosmiczne klauny widziałem. I to było dawno, dawno, yy, dawno temu. Nie strasz mnie, Iron. Nie strasz mnie, że Blanka Lipińska wraca do pisania poważnych książek. Już naprawdę nie chcę. Chociaż z drugiej strony, tam naprawdę ani jednej yy, książki Blanki Lipińskiej nie przeczytałem. Od tego wszystkiego to można kaszleć złapać, nie mówiąc o urazach dokonanych na psychice oglądającego. To jest masakra. Normalnie się zastanawiam, po co? Naprawdę, co to kto, kto? Po jaką cholerę rzeczywiście? No to jest coś szalonego, coś kosmicznego. O tym po prostu, panie i panowie, my nie chcemy nie chcemy mówić, nie chcemy wiedzieć, a ja tylko przypomnę, że gadam sobie o fajnych rzeczach i chciałem podziękować tobie, tak? Tobie. To ty właśnie, który wspierasz mnie na, na Patronite, wspierasz mnie na, na YouTubie. Wiadomo, bardzo dziękuję wszystkim, wszystkim wspierającym dla Was. Jesteście niesamowici, bo to dzięki wam ten kanał jest coraz fajniejszy, coraz ciekawszy, coraz lepsze yy, materiały. I co do dobrze mówić, jeżeli chcesz wspierać, wiadomo, jakie są fajne, fajne bonusiory, tam coś na dole, z tej strony, z tej strony, gdzieś jakoś tak. Albo w każdym razie w opisie też jest link do Patronite, możesz tam wejść. Bardzo fajne są już pakiety i bardzo mnie to cieszy, jeżeli ktokolwiek z Was tego dokona. A tutaj się YouTube aha, Studio zwiesił, No zobaczymy. Słuchajcie, gadam dalej, bo teraz rzeczywiście o małpkach sobie pomówimy. Troszeczkę o kinie sci-fi kinie SciFi. Gdzie tutaj jest? A nie, to był Uwebol, to Uwebol już skończyliśmy. Cyfrowe małpy wiwatują Koniec zdjęć do nowej planety Małp, jak podaje Collider. Jesteśmy krok bliżej do powrotu na planetę Małp. Reżyser US Ebol, nie nie Uwebol, US Ebol właśnie ogłosił koniec zdjęć do filmu Kingdom of the Planet of the Apes, czyli Królestwo Planety Małp. Publikując na Twitterze materiał wideo z planu premierą widowiska zapowiedziano na przyszły rok. No, oczywiście nie mogę Wam pokazać. Jak to wygląda, ale wszyscy, którzy są na, na Twitterze, mogą sobie obejrzeć. Również jestem, więc zapraszam do. Coś na Twitterze robi. Obserwuję chyba, tak? W opublikowanym na Twitterze klipie reżyser US Bol oddaje hołd zarówno obsadzie, jak i ekipie King Kingdom of the Planet of the Apes. Bol z filmowo-monitor, na którym możemy zobaczyć wczesny rendering tytułowych małp. Na tle niebieskiego ekranu reżyser pokazuje też kulisy i ogłasza koniec zdjęć, a filmowe małpy wiwatują i machają na pożegnanie. Czyli, krótko mówiąc, that's a rap. Przez W. Głuche W. Nie ma W. Głuche W. Cieche w. Jakiś taki ma W. Co wiem o filmie? Proszę bardzo. Powiązana jest z trylogią zakończoną filmem Wojna o Planet Małp, więc to już jest bardzo dobra informacja. Akcja rozgrywa się wiele lat. Po zakończeniu tamtego widowiska powstało wiele małp ich społeczności. Niektóre małpy w ogóle nie słyszały o Cezarze. Inne tak przekształciły jego nauki, by stanowiły fundament kwitnącego imperium. Tymczasem ludzie zostali zredukowani do dziczałej prymitywnej egzystencji. Znaczy no, mniej więcej tak jak teraz i wtedy pojawia się wśród małp przywódca, który zniewala inne małpie plemiona i zmusza je do odkrywania zapomnianych ludzkich technologii. Inna małpa po tym, jak jest świadkiem upadku swego ludu, wyrusza na wyprawę, by odnaleźć wolność. Kluczem w tej wyprawie okaże się młoda samica Homo sapiens. Te jednak ma, e, mają własne plany. No. Autorami scenariusza są Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver i Patrick Ayson. W obsadzie znaleźli się Freya Allan, Owen Tig. Peter Macon, Kevin Durant, kojarzę A.K. Darville oraz William H. Macy, którego jak najbardziej pamiętam jeszcze od czasów filmu, nie serialu, a filmu Fargo. Premiera jest zapowiedziana na 24 maja 2024, czyli tak się ładnie składa, 24, 5, 24, oczywiście trzeba będzie obejrzeć, zobaczymy jak to fajnie, miejmy nadzieję, że to fajnie wszystko wygląda, bo trylogia to rzeczywiście jest dosyć dobre kino, które było zrobione z... Tak, ja mam w pamięci oczywiście filmy z Charltonem Histonem, a ona nie wyglądało bardzo dobrze. Panie i panowie, witam cię bardzo serdecznie, Marcinie Wel, kocham kino, hej, witam bardzo serdecznie, jeszcze raz, że jest, akurat sobie o Planecie Małpy. Ja nie mogę się jakoś przekonać do Planety Małpy, no nie musisz pozostać człowiekiem, uwielbiam tę trylogię Planety Małpy, więc ten projekt mnie ciekawi, no wygląda ciekawie, zobaczymy jak to będzie. Jak to, yy, będzie. Yy. Ludzie zmieniali się z małpami i miejscami. No? Domyślam się, że mówisz o tym filmie z Charltonem Hestonem. No, tam było, a może czekajcie, tam jeszcze był później. Tam był jeszcze jeden przecież, Tima Bartona, gdzie śmiano się, że rzeczywiście jedno z małp wygląda jak Michael Jackson. Także to nie wyglądało dobrze. Tym, ale te ostatnie trzy filmy, gdzie no, użyto technologii mołka, czyli motion capture, rzeczywiście wyglądały, wyglądały dosyć fajnie, dosyć, dosyć ciekawie. Wiadomo, że miejmy nadzieję i tym razem nie Pokupią tego wszystkiego. Jedźmy dalej, panie i panowie. Bo animacja to za mało. Wiadomo, że tak jest, jak podaję deadline. To już pewne powstanie. Aktorska wersja, jak wytresować smoka. Potwierdziły się informacje, które publikowaliśmy pod koniec stycznia. Universal i DreamWorks pracują nad nowym filmem w uniwersum. Już uniwersum jest. słuchajcie, teraz każdy robi uniwersum. Kurczę, normalnie. Ja też może powinienem zacząć robić uniwersum? W swoich, tych swoich filmach, w recenzjach może okaże się, że będziecie oglądali brzydką recenzję o Wacylalek 15, ale będzie nawiązanie do szczęk na przykład. Czy coś takiego. Choroba wie. W każdym razie wszyscy robią uniwersum. I rzeczywiście będzie to film aktorski. Potwierdziły się również doniesienia dotyczące twórcy filmu za How to Train Your Dragon. Odpowiadać będzie Dean DeBluis, czyli reżyser trzech części animowanego cyklu. Będzie reżyserem, scenarzystą i producentem. No, czyli w pasie ma mieć całkowite piecze. Zobaczymy, jak to, się, jak to będzie się wyglądało. No bo mi się Animacja rzeczywiście wygląda dobrze, ciekawi sensownie. Nie tylko. Ja tak mówię, ale ogólnie taka ja jest. Y, jeszcze powiem, takie jest postrzeganie tego filmu. Potwierdziły się informacje, że y, na ten temat. Nie, wróć, to nie, to już było. Wiemy, że. Też kiedy film trafi do kin? Amerykańska data premiery została wyznaczona na 14 marca 2025. No, czy jeszcze ponad dwa lata. Jest to na razie jedyny tytuł, który ma wejść na duży ekran tego dnia. <grym> nie, słuchajcie, to trzeba, trzeba się zatrzymać na chwilę. Data 14 marca 2025, czyli nie za rok, nawet nie za dwa, tylko za dwa lata i miesiąc niespełna. Jest to jak na razie jedyny tytuł, który ma wejść na ekran tego dnia. czajcie to już jest. Taka jest, może nie paranoja, ale taka jest dokładność. Tak to wszystko jest, ma być wycyzelowane, że tego dnia my już wiemy, co się wydarzy. To myślałem, że pewnie, jakbym teraz wszedł na, na IMDB, bym sprawdził, okazało się, że jednak nie, jednak to nie jest jedna data, ale zobaczymy. Yy, niestety oficjalne potwierdzenie nie przynosi żadnego szczegółów dotyczących fabuły nowego projektu. No, zaskoczenie, no specjalnie nie, bo akurat tak to rzeczywiście jakoś, jakoś yy, wygląda. No to oczywiście jest straszenie o co chodzi w tych wszystkich, yy, wszystkich. bajkach. To wydaje mi się, że nie trzeba. Nikomu przypominać. Dosyć fajne, ciekawe, nieważne dla dzieci, dla dorosłych. To jest tak, że akurat to, że od czasów tak naprawdę szereka kiedy to, że tak powiem, tak rozpoczęło się to nowe, nowe rozdanie tych animacji. No i wtedy przecież pojawił się Oscar dla najlepszej animacji, że mamy bajki, które są super dla dzieci, na jedną. Ogry mają warstwy. Ta są bajki mają warstwy, że jest warstwo dla dzieci, dla dorosłych, że może, mogą się one uchichrać i my również. Jak najbardziej. Na Uniwersum Marcina bym do kina poszedł pisze Hans. Ja niekoniecznie, bo to rzeczywiście może być, może być słaba sprawa albo na adaptacji bajek na film aktorskie bywa różnie, choćby Flintstonowie jedynka, powiedzmy, że w miarę kolejna słabizna. No popatrz, co teraz robi Disney, prawda? No udało im się piękna i bestia. Rzeczywiście fajnie, fajnie wyszło Dumbo, Tak, tak sobie, król Lew. No w porządku im wyszło i tak dalej, i tak dalej. No, to jest nic innego jak zamach na naszą kasę. Krótko mówiąc, bo to tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby wziąć, wyrwać pieniądze z kieszeni. Jeżeli weźmiesz na przykład pod uwagę, że kupujemy bilet do kina, potem na przykład tę bajkę możemy obejrzeć za czas jakiś na platformie VOD, a nie mamy tego za darmo, tak? To oczywiście za platformę trzeba miesięcznie coś tam zapłacić, więc płacimy po raz, po raz drugi, a potem jeszcze czasami obejrzymy w telewizji, opłacając abonament za Polsat, tam Kanal Plus czy cokolwiek. No więc to akurat troszeczkę. Martin z Team zamiast pomysł pomysły Kevinowi trzeba sprzedać. Yeah. Teraz ja będę wiesz. To chwilę potrwa, nie? I, i tu taka herbata. Avengers, let's drink it. Jedziemy z herbatą, proszę bardzo. Więc jeżeli jest jakiś dystrybutor, producent herbatki i chciałby taki film zasponsorować? Możemy go zrobić. Widzowie na czacie zrobimy odcinek, gdzie będziemy pisali scenariusz i tak jak powstał w ten sposób niemalże scenariusz do filmu Snakes on the Plane, czyli Węże samolocie. My taki zrobimy. DreamWorks idzie drogą Disneya w remake'owaniu swoich najlepszych animacji. Uwielbiam oryginalny film i trochę się obawiam, że aktorska wersja będzie jechanie po nostalgii. No, na pewno. Na pewno tak yy, będzie. Przecież jest uniwersum Marcina, dzieciak i zaczyna. Nie lancelot, widzisz? I tutaj ci mam... Dzieciak jest w uniwersum, ale nie zaczyna tego uniwersum. A i tu Cię zaskoczyłem. I powiem Ci, że kolejny film też będzie w uniwersum. Mimo, że to akurat nie będzie y, horror. Pierwsza scena uniwersum. No widzę, że tutaj już jedziecie po mnie. Dobre, proszę bardzo, proszę bardzo. Słuchajcie, kolejna znakomitość na naszym czacie dzisiaj. Ormando. Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie Przemolo. W tym momencie gadaliśmy o, o jak wytrasować smoka. Ale słuchajcie, skoro jest wesoło i zabawnie, no to trzeba troszeczkę, trzeba łyżkę dziegciu w tej beczce, beczce, beczce miodu i no Peselu niestety Panie i Panowie nie oszukamy, więc na początek trzeba tutaj kilka rzeczy zmienić, bo no nie tak dawno niestety odeszła od nas świetna aktorka, którą pewnie gro z Was kojarzy, mam nadzieję że rzeczywiście ją kojarzycie, mowa oczywiście o Rachel Welch, 82 lata pani i Panowie miała, Domyślam się, że pewnie y, najwięcej osób ją, y, chciałbym powiedzieć, kojarzy no, z filmu Milion lat przy naszą erą, który przyniósł jej mnóstwo nagród, ale pewnie kojarzycie ją głównie ze sprawą filmu Naga Broń 33, jedna kiedy to razem z, z Leslie Nielsenem, czyli Frankiem Drybnym wręczała y, Oscara. Ale słuchajcie, kilka słów na temat, na temat y, Raquel. Nie żyje wielka gwiazda kina lat 60-70, Rachel, Belch, aktorka znana z takich filmów jak Fantastyczna podróż i Milionat przy naszą erą. Miała 82 lata. W oficjalnym komunikacie podano, że zmarła po krótkiej chorobie. Tak, z tego co wiem, nie wiem czy będzie w artykule, miała raka bardzo, bardzo krótko, niestety na szczęście właściwie to męczyła się z, tym, z tą chorobą. Urodziła się w Chicago jako Joe Raquel Tejada. I rodzina szybko przeniosła się do San, y, San Diego. Przed kamerą debiutowała w lokalnej stacji telewizyjnej. Potem pojawiły się oferty ról epizodycznych w popularnych serialach: Jak ożeniłem się z czarownicą. Była nawet nowa wersja, chyba z Nicole Kidman w roli głównej. I kreja szybko nabierała rozpędu. Zaledwie dwa lata po pierwszej roli serialowej ustrzał o niej cały świat. Stało się to za sprawą widowiska fantastyczna podróż. Film wielkim przybojem i zdobył Oscara za efekty specjalne. W tym samym roku, czyli w 1966, do kin trafił też drugi kultowy film Milion Lat Przed Naszą Erą. Odważna brytyjska produkcja do amerykańskich kin trafiła w aurze obyczajowego skandalu i odcenzurowanej wersji. Dla Welch oznaczało jednak eksplozję popularności. I w tym momencie, panie i panowie, jest ukłon dla tych wszystkich, którzy no, którzy widzieli film Milion Lat Przed Naszą Erą, a chociażby kojarzą film Skazani na Shawshank, gdzie to właśnie ten plakat Raquel Welch pojawił się jako jedna z ważniejszych rzeczy. A to jest właśnie plakat z filmu 1000 lat przed naszą erą. W kolejnych latach uwodziła swoim pięknym uwodziła swoim pięknym miliony mężczyzn w komedii Dusza na sprzedaż oprócz niej wystąpił Dudley Moore i Peter Cook. Dudley Moore bardzo znany z, z cyklu Artur westernie Bandolero Partnerowali jej James Stewart, Dean Martin i George Kennedy, więc również bardzo znani aktorzy. Wielkim triumfem była rola Constance de Bonacieux w przygodowym widowisku Trzej Muszkieterowie. Kto z nas nie zna powieści Aleksandra Ma? Rola ta przyniosła jej złoty glob na najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. 13 lat później była ponownie nominowana, tym razem za rolę w telewizyjnym filmie Prawo do Śmierci. W Trzech Muszkieterach to jest ta wersja, w której występuje między innymi Olivier Reed, Michael York, Richard Chamberlain, Charlton Heston i oczywiście wiele, wiele innych znakomitych. Fejdanowej, znakomitych postaci. Wedge wystąpiła również w takich filmach jak 100 karabinów, Legalna Blondynka i ostatnia kinowa rola był udział w komedii laton, Latynowski Ogier u boku Salny Hayek i Eugenio Debreza, panie i panowie. Więc rzeczywiście dużo, dużo rzeczywiście fajnych, ciekawych rzeczy. W latach 80. wielkim medialnym zainteresowaniem cieszyła się wojna Raquel ze studiem MGM, poszło o film Ulica Nabrzeżna która miała być gwiazdą, jednak w pewnym momencie aktorkę zwolniono, a jej miejsce zajęła młodsza o 15 lat Debra Winger. No i oczywiście tam było, było rzeczywiście yy, poważnie. Po wyczerpującej trwającej kilka lat sądowej wojnie Welsh triumfowała, sąd przyznał jej rację i zażądał 10 milionów 800 tysięcy yy, dolarów na jej oczywiście rzecz. Wiele wspaniałych, rzeczywiście fajnych, ciekawych, ciekawych ról. No. Niestety, jak już mówiłem wiele razy, peselu, u nie oszukasz. Tak to rzeczywiście jest. Raquel, twoje zdrowie. Mam nadzieję też, no, wiek można przyznać, rzeczywiście sędziwy, będzie to, że mówił, o, się, jaka, jaka osoba, żeby wymawiał wiek, no to akurat nie o to chodzi, ale rzeczywiście życzymy sobie i, i, i wam również, ażebyśmy takiego wieku dożyli. Proszę bardzo zmieniamy i lecimy i lecimy Panie i Panowie dalej. Że Zaraz popatrzę tutaj, tutaj pisaliście. W porządku, dobra. Lecimy, słuchajcie, dalej. Teraz na tapet śmiga jeden z naszych ulubionych tematów. No, czemużby nie, było, akurat my y, lubimy sobie gadać o komiksach na tym kanale. I domyślam się, że zarówno pewnie Ormando, jak i kochanki będą chcieli wyrzucić swoje cztery, cztery słowa. No, tym bardziej, że pewnie w popie Ormando na temat ten mówił. Słuchajcie, plany Marvela, Harrison Ford, prezydentem United States of America, a także Spider-Man 4. Jak podaje Entertainment Weekly. Przy okazji premiery nowego filmu Marvela Ant-Man i Osa, Kwantumania, właściwie powinno być Kang, Kwantumania, wtedy byłoby wszystko jasne, ale szef Marvela, Marvel Studios, Kevin Feige, udzielił wywiadu magazynowi Entertainment Weekly, w którym opowiedział o planach na przyszłość kinowego uniwersum Marvela, MCU. Dobrze, że podkreślili, bo byśmy nie wiedzieli, no ale nie będzie. Dowiedzieliśmy się między nimi yy, yy, o co chodzi ze Spider-Manem, z Harrisonem Fordem i fantastyczną czwórką. Więc o co chodziło, panie panowie? Od czasu spider bez drogi do domu Marvel zamilkł w sprawie Człowieka Pająka. W oficjalnej rozpisce studia na najbliższe lata brakuje filmu o Spider-Manie. Chociaż w 2021 roku producentka Amy Pascal ze studia Sony zapowiedziała, że w planach jest nowa trylogia z Tomem Hollandem. I teraz Fai potwierdził, że w przygotowaniu jest nowy film o popularnym bohaterze. Powiem tylko tyle, że mamy już historię, mamy duże pomysły i nasi scenarzyści właśnie zaczynają pisać zdradził producent. Zobaczymy, bo akurat ja odświeżyłem sobie, chyba wczoraj nawet na, na HBO był wyświetlany y, Spider-Man Bez drogi do domu. No i tam w scenie po napisach właśnie jest pokazane, że troszeczkę Venoma zostaje w, w świecie Spider-Mana. Czyżbyśmy czy mieli y, mieć y, tak zwany crossover, miałoby się Venom pojawić y, w Spider-Manie. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Harrison Ford jako generał Ross, no to oczywiście o tym wiedzieliśmy wcześniej, ale Fai ujawnił również kilka szczegółów. Film Captain America: New World Order, w którym tarczę Kapitana Ameryki przyjmuje Sam Wilson, czyli Anthony Mackie, nic nowego, jeżeli jesteś fanką albo fanem. Komiksów Marvela, to dokładnie wiesz, że w komiksach to i przecież Bucky Barnes był kapitanem Ameryką, oczywiście Samuelson również, więc to akurat nie jest nic nowego. Akurat póki co MCU taką obiera drogę. W tym filmie wystąpi między innymi Harrison Ford, który przejmie po Williamie Harcie rolę Tadiusa Rossa. No pamiętamy, kilka lat temu niestety William Hart odszedł od nas. Zaczynamy zdjęcia już niedługo. Tadius Ross odgrywa tam dużą rolę. W filmie jest on The President of the United States of America. Słuchajcie. Harrison przywodzi yy, o, zaraz na myśl Air Force One. Trudno nie wspomnieć też jego konfrontacji z prezydentem w stanie zagrożenia. Między prezydentem Rossem a samym Wilsonem jest szczególne napięcie. Mają wspólną historię. W tym filmie dynamika między kapitanem Ameryką i prezydentem US of a będzie wprost niesamowita, zapowiedział szef Marvel Studios. No okej, okay, powiedzmy, że brzmi ciekawie, ale też chyba się zgodzicie ze mną, że Ostatnimi czasy te produkcje Marvela już tak nie powalają. Ja wiem, że my w tym momencie już widzieliśmy dużo więcej, niż kiedy Marvel no, zaryzykował i stwierdził: OK, no to my robimy Ironmana, rzeczywiście zaryzykujemy, weźmiemy aktora, którego no może można się obawiać. Mowa oczywiście o Robertie Downey Jr. ponieważ niekoniecznie jest opłacalny. Pamiętać, gdy były jego wybryki alkoholowe i tak dalej, i zaryzykowali. No ale od tej. O tej Produkcji od naszej przygody z tym filmem minęło już wiele lat i wiele widzieliśmy. Było cztery części Avengerów, trzy Kapitany, trzy Antmany, trzy Tory i tak dalej, i tak dalej. i dokładnie wiecie o co chodzi. No i jakościowo to jest rzeczywiście słabo. Pytaliście wcześniej o Ant Antmana. Póki co na Rotten Tomato jest to drugi film Marvela, który ma ocenę Rotten, czyli powiedzmy odradzają, nie polecają tego filmu. Pierwszym był Eternals. Wracając dalej do, do MCU. Fantastyczna czwórka, nowy fundament MCU. Hmm? Przygotowaniu jest również widowisko Fantastic Four za kamerą, którego stanie Matt Shakeman. Dotychczas nie ujawniono nic na temat y, filmu, a co powiedział nam Kevin? Proszę bardzo. Fantastyczna czwórka to w komiksach fundament dla wszystkiego, co przyszło później. Grupa miała swoje ekranowe wersje, ale nigdy w stylu MCU. I to jest coś, co bardzo nas ekscytuje. Już niedługo ludzie zaczną słyszeć więcej o tym projekcie. Chcemy, żeby to była podstawa dla przyszłości MCU. Zupełnie tak jak w komiksach od jakichś 56 lat mówi Kevin Feige. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie się yy, yy, działo. A kiedy w MCU zaznaczymy x meny ja Czy jaczka na tego, na tego x mena I'm Mercury the Mouth. Bliżej niż dalej ponoć. Szef Marvel Studios udzielił tu bardzo wymijającej odpowiedzi. Częścią Friday jest to, że pracują w tej firmie przez pół życia i dopiero teraz docieramy do jednego z najważniejszych aspektów wydawniczej historii Marvela. Pytanie brzmi, jak to zrobić i kiedy to zrobić? Od lat pracujemy nad odpowiedzią. Teraz już wiemy, ale na razie nie będziemy się tym o tym. Rozmawiać. A co o Spider-Manie? Tematem 21 odcinka podcastu, ale to już jest inna to już jest inna sprawa, to już jest, jest o nich. Zaraz zobaczę, co tutaj yy, piszecie. No, rzeczywiście, tego jest mnóstwo. Wcześniej tutaj Wam mówiłem, że a, ja najbardziej tam 24 marzec, tam któryś yy, 2025 i oni już wiedzą dokładnie, co jest. Tutaj niby mówię, a nie mamy kiedy wcisnąć, ale też weźmy pod uwagę, że nawet jeżeli kiedyś te filmy wychodziły, że nie tylko oczywiście, że na wszystkimi Niemalże Marvelami pieczy trzymał, yy, trzymał Disney, to to też było, że ok, czy na przykład, no załóżmy, czy 20 Century Fox może wypuścić wtedy film, bo no, patrzcie, to będzie kolidowało z inną wielką produkcją. Wiadomo, że nikt no, nie chce takich rzeczy, no więc yy, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Yy, do dzisiaj nie wiem, dlaczego będą tam się pojawił. W, w tym <laughs> krótka piłka, ta, ta sama produkcja, ta sama wytwórnia, Sony robiło to, więc, więc to i wyłącznie o to, yy, o to chodziło. Yy, te duże pomysły to chyba jakiś błąd w tłumaczeniu. No bo co to znaczy, że mają duże pomysły? Duże pomysły? No słabiutko na no, krótko, więc duże plany bardziej to byłoby raczej dobre. No ale czasami wiesz, no Ormando, za dużo chyba Google Translator. coś. się A to reklama no to w porządku. Czy Venom przyczepił się Spidera, Toma Hollanda i ten bohater zrobił słynny taniec, jak jego odpowiednik Tobi w Spidermanie 3? Domyślam się, że nie i mam nadzieję, że nie. Zresztą chyba tak, tak samo jak. I jak Reynolds chce zapomnieć o Zielonej Latarni to domyślam się tak samo pewnie i Tobey Maguire chce zapomnieć o tej trzeciej części bo to było coś to jest niesamowite, że dostajemy drugiego Spidermana z, z Doc Okiem. gdzie rzeczywiście jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy film komiksowy po czym dostajemy Trójkę który jest jednym z najgorszych no bo nie najgorszym, ale jednym z najgorszym filmem komiksowym, no coś, coś Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Yy, niby nie, po, nie, nie powalają, ale Antman man ponad 100 milionów w pierwszy weekend w USA. Ponad 100 milionów, i dziękuję, wystarczy. Pamiętaj Ormando, że oni w tym momencie, skoro mm, Sony powiedziało, że nie chce tr kręcić trzeciego Spidermana z Garfieldem, bo drugi zarobił tylko 800 milionów dolarów, no to tutaj tutaj też bym nie obstawił, że nagle Ant-Man zrobi wielkie, wielkie pieniądzury. Akurat dwa roty filmy, czyli Eternals i Ant-Man, nie się podobały. No, mówię o, oczywiście o Ant-Manie O Ant-Manie nie wiem, czy nie dodałem tego a nie wszystkie produkcje MCM oceniam pozytywnie. No to w tym momencie, wiesz, dla mnie Spider-Man 2 to nadal najlepszy film Hero. Dla wielu wielu z nas jest, więc rzeczywiście jakoś tak to wygląda, ale to, panie i panowie, nie wszystko, nie wszystko, co Disney nam ujawniał, bo również tym razem oczywiście za Hollywood Reporter piszemy, że Disney zaciska pasa, będzie mniej Marvela i to jest rzeczywiście chyba dla nas dobra informacja, bo, no, proszę bardzo, jest na czacie tutaj Ormando, który również przecież recenzuje, recenzuje materiały, recenzuje filmy, seriale. I w tym momencie, jeżeli na przykład tak popatrzycie, ja ta miała w zeszłym roku, że w pewnym momencie recenzowałem każdy odcinek Obi-Wana, Miss Marvel i chyba The Boys. No to po prostu szło oszaleć. A jeszcze do tego i to bardzo szybko jeden po drugim następowało. A to się okazuje, że będzie troszeczkę mniej produkcji, ale to tylko po to, żeby one tak lepiej się bardziej, chyba echem odbiły. Disney wciska hamulec i zaciska pasa. Po latach mnożenia kolejnych filmów i seriali ze świata Marvel i Gwiezdnych Wojen, firma szykuje się do zmiany strategii. Bob Iger, dyrektor generalny Korporacji, zapowiada, że Disney musi być lepszy w selek selekcji franczyzowych treści. Franczyzowa treść, pięknie, które są ekstremalnie drogie. Chcemy jej jakości, ale musimy wziąć pod uwagę, ile to nas kosztuje. To nie teraz się ogarnęli? Że rzeczywiście to kosztuje grube pieniądzury, że rzeczywiście nie będzie tak zawsze fajnie. Dyrektywa oszczędzania pojawia się w Disneyu w przeddzień premiery najnowszego widowiska Marvel Studios Ant-Man i Osa. Marvel to najważniejszy disneyowski dostawca treści z największą podażą. I to właśnie Marvel jako pierwszy może odczuć skutki dyrektywy Aigera. Marvel i cała firma odczują nowy poziom rygoru. Liczą się teraz liczby, skomentowała dla magazynu The Hollywood Reporter. Jedna z jeden z pracowników firmy. Czyli co, wszędzie tniemy. Jeszcze w lipcu Kevin Feige, szef Marvel Studios, zapowiedział, że na ten rok szereg seriali Marvela dla platformy Drugi sezon: A Gdyby, Echo, drugi sezon: Lokiego, Iron Heart. Co tam jeszcze miało być, Agatha Coven of Chaos. Na chwilę obecną pewną są jedynie tegoroczne premiery z serii Loki i Secret Invasion. Pozostałe projekty zadebiutują później, nawet jeśli zakończone już zdjęcia, jak w przypadku Echo czy Iron Heart. Fay potwierdził w ostatnim wywiadzie, że zmieni się rytm emisji seriali dla Disney. Plus I to jest troszeczkę dobrze, bo rzeczywiście, okej, okay, no, oni by pewnie chcieli, żebyśmy tylko i wyłącznie żyli Marvelem, wróćmy, Disneyem. Żebyśmy tylko i wyłącznie to oglądali, nic innego. No ale weźmy pod uwagę, że no, niekoniecznie nasze zainteresowanie to tylko i wyłącznie Marvel. Też są filmy, które byśmy chcieli obejrzeć i niekoniecznie są one tworzone przez właśnie to studio. Są inne seriale, które byśmy również chcieli y, zobaczyć. Nadrabiam pierwszy sąd Chuckiego, panie i panowie, jeszcze dwa odcinki mi zostały. I y, 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 byśmy chcieli to gdzieś wcisnąć. No, i oczywiście nie o, nie o to chodzi, żeby Skruch miał czas obejrzeć sobie czakiego, który robi konkurencyjna Konkurencji na stacja, tylko po to, żeby więcej osób mogło na ten temat gadać, i no, ale pewnie o tym jest za chwilę w artykule. W ramach trwającej dwa lata tzw. czwartej fazy Marwy wypuściła aż 17 produkcji. Cztery filmy i pięć seriali w 21, 3 filmy i 3 seriale w 22 oraz dwa programy specjalne dla porównania trzecia. Faza trwała od 16 do 19 i złożyło się na nim tylko 11 projektów. I trzeba przyznać, że rzeczywiście, no jak na razie te produkcje dużo straciły na jakości. Tak mi się oczywiście y, wydaje. W przypadku Gwiezdnych Wojen sprawa wygląda trochę inaczej. Od czasu Skywalkera odrodzenia z 2019 roku nie pojawił się żaden kinowy film z serii i mam nadzieję, że jak najdłużej tak pozostanie. A franczyza przeniosła się w całości na Disney+. Plus. W planach jest szereg kinowych projektów, ale są one wciąż na etapie rozwoju i część z nich może się y, może nie powstać. Swoje filmy przygotowują lub przygotowywali Patty Jenkins, Damon y, Lennon, Lindelof i Taika Waititi. Na horyzoncie serialowym majaczy z kolei m.in. trzeci sezon The Mandalorian, premiera w marcu, już jest nakręcony. Ashoka z Rosario Dawson i Skeleton Crew z Juddem Law. Lukas Film może zwiększyć produkcję, ale studio będzie musiało zastosować się do tej samej finansowej dyscypliny, co reszta firmy, Mówią, komu, mówi komendator The Hollywood Reporter. No, czyli krótko mówiąc, nawet jak zrobimy coś, jeżeli coś jest, no wiadomo, że plany na przyszłość będą takie, że musimy spokojnie obniżyć tempo pracy. Co mnie naprawdę dziwi, bo domyślałem się raczej, że będziemy Że robimy szybciej więcej Bo jakoś, no to wiadomo, to my mamy jakość Bo my jesteśmy super, świetni Bo my jesteśmy Disney mhm. Chciałbym to Chciałbym to widzieć, no ale Zobaczymy jak to będzie wyglądało A co z animacjami? Disney chce zmienić też swoją strategię dotyczącą Animacji w zeszły rok przyniósł porażki Baza Astrala i Dziwnego Świata Ani jednej, nie widziałem do tej pory Bass Astral był grany w kinach i nawet jak były zwiastuny, to dzieciaki moje nie było tego, a przecież znają Toy Story, nie było tego, o trzeba pójść, trzeba zobaczyć, bo to rzeczywiście Bass Astral, nie? No niekoniecznie. Ewidentną odpowiedzią na to było ogłoszenie przez Aigera nowych części klasycznych i kasowych serii Toy Story, Kraina Lodu oraz Zwierzogród. Przypominam, że do Toy Story wraca do roli Baza, wraca aktor, którego znamy z poprzedniej części. Studio prawdopodobnie przemyśli też swoją koncepcję dystrybucji. Zeszłoroczny box opisowe wpadki były po części spowodowane tym, że w pandemii Disneyowskiej animacje bardzo szybko trafiały na Disney Wygląda na to, że tegoroczne premiery między nami żywiołami i Wish spędzą więcej czasu w kinach. No i rzeczywiście, sami sobie strzelili w kolano, bo już było tak przy okazji czarnej wdowy, przecież. Kiedy to skarlet się pluarze, jak tak możecie zrobić, przecież wisicie mi więcej kasy, ja tak nie chcę, ja tak nie mogę i tak nie może być, no a tutaj oni, nie, my wiemy lepiej, czy oni wiedzą, wią, nie, oni wią lepiej, ale nie wiedzą, więc rzeczywiście nie wyglądało to, nie wyglądało to bardzo, bardzo dobrze, tutaj patrzę to piszecie, cześć Gleno, witam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że, że ta chwila oddechu pozytywnie wpłynie na jakość następnych projektów MCU i że nie będzie takiego pędzenia na łeb, na szyję jak teraz. Ja też mam nadzieję, bo nawet wspomnę oczywiście do, do tego Antmana. Powiedzcie mi w skali 1,10, gdzie 1 to jest dno, a 10 to jest super, świetnie. Jak oceniacie yy, Modoka? Chod nie chodzi mi o to, jaką jest postacią, tylko jak on wygląda w momencie podniesienia, że maski. powiem, maski. Powiedzmy, jestem, jestem ciekaw. Ja wczoraj zakupiłem Sky Time za 12,49 nawet spoko rozkręci się. Miejmy taką nadzieję. Marvel, tak samo jak Disney, kręcą dużo leżnie, koniecznie. Filmy są fajne i przyjemne do oglądania. Teraz tylko kasa, 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 no niestety. No niestety, tak, zgadza się. Włoska firma Mama Ona kasu czy szmal, musi się zgadzać. I to nie jest rzeczywiście dobra informacja dla nas, bo. No, cały czas fajnie mówi, nie, nie, spokojnie. Jak będziesz oglądać filmy nasze z MCU na przykład, no, bądźmy w nomenklaturze Marvela, no to nie musisz. Nie musisz znać tych seriali, które my tutaj kręcimy, bez nich też będzie znał. Ale w tym momencie, kiedy w filmach pojawiają się odnośniki do tego, nawet w tym właśnie rzeczonym Antmanie jest odnośnik do. No nie wiem do czego. Słuchajcie, obejrzycie recenzję, to się dowiecie. No, no to nie można tego nie znać. A w tym momencie spędzając... Tam, nie, nie, nie widzę. Nie widzę tego rzeczywiście. Dariusz Tokarczuk. 1, 2 na 10. Mówi oczywiście o animacji yy, Modoka. Iron. Rykłem śmiechem jak go zobaczyłem, ale pomysł na jego postać był niezły. Muszę przyznać. Pomysł na jego postać tak, ale to jak on wygląda, no to stwierdziłem, że w 2000 roku Kupiłem komputer PC, PC, procesor y, Duron 800 i chyba 512 MB RAM. -u. Domyślałem się, że na tamtym komputerze bym zrobił lepszą animację modoka. Przecież naprawdę, jak ja, ja widziałem, to się zastanawiałem. miałem takie. Ale o co? Ale kto? Ale po co? To naprawdę? Naprawdę? W tym filmie? I tak mówię, już, już abstrahuję od tego, jaka jest, wróć kim jest ta postać, kto, kto, kto jest modokiem i tak dalej, mówię, i wygląd, mówię, ja się krec. bo jak już zamknie swoją wiesz, szyszak nałoży, do boju Polska, no to już jest jakoś w porządku, ale tak to to jest po prostu yy, masakra. Ale słuchajcie, dalej gadamy o Disneyu, bo czemuż nie, a ja przypomnę Panie i Panowie, że dzisiaj jak co tydzień sobie na ten temat yy, gadamy, w tym momencie jeszcze pogadamy chwilę o Disneyu, w Fantastycznej Czwórce będzie Hellboy, będzie o kobiecym wydaniu Starskiego i Hatcha, tutaj dziękuję bardzo Misio za podesłanie mi informacji Tom Seizmore, Panie i Panowie, w stanie krytycznym w szpitalu, o tym sobie również pomówimy i będzie też słów kilka o Judy Dench, Bruce Willis'ie, a także o horrorze, o że Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia Panie i Panowie, Disney zmienia daty swoich premier, swoich widowisk, Nie, kiedy zobaczymy The Marvels Nawiedzony Dwór i tak dalej, i tak dalej, podaje Deadline więc Panie i Panowie, The Marvels Opóźnienie. Disney i Marvel Studio poinformowały właśnie, że światowa premiera widowiska została przeniesiona z 28 lipca na 10 listopada, czyli o, no, o prawie pół roku, czyli w przeddzień amerykańskiego dnia weterana. Decyzja ta prawdopodobnie została podjęta w oparciu o wyniki finansowe filmu Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, który debiutując w podobnym okresie rok wcześniej przyniósł 181,3 miliona dolarów. W moim mniemaniu, film też nie jest wybitny. Miałem okazję nadrobić go nie tak dawno. Zresztą, jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, tak, to do, do, dokładnie wiecie. Fabuła The Marvels utrzymywana jest w tajemnicy, wiadomo jedynie, że poznamy dalsze losy granej przez Brie Larson, Kapitana Marvel, która zadebiutowała w filmie Kapitan Marvel. W 2019 roku fabuła ma być powiązana z serialami WandaVision i opowiadającym o nastoletniej fance superbohaterki Miss Marvel. Z tego, co Wiadomo z przecieków, fabuła Marvels ma się rozpocząć w momencie zakończenia się pierwszego sezonu Ms. Marvel. Za starami produkcji stanęła Nia DaCosta, reżyserka ostatniego Candymana. A jak dobrze wiecie, według mnie ostatni Candyman z się. Nieco szybciej będziemy mieli okazję zobaczyć remake inspirowanego disneyowskim parkiem rozrywki Nawiedzonego Dworu. Premiera zaplanowana wcześniej na 11 sierpnia, przeniesiona została na 28 lipca. Jej bohaterką jest Gabi w tej roli, Rosario Dawson, samotna matka, która chcąc zacząć nowe życie, kupuje posiadłość w nowym Orleanie. No właśnie, kiedy odkrywa, że dom jest nawiedzony, zatrudnia ekipę składającą się z przewodnika wycieczek po nawiedzonych miejscach. No i oczywiście w tym filmie wystąpią yy, Likiwa Steinfeld, Tiffany Haddish, Owen Wilson i Danny DeVito. No więc zobaczymy. Yy, no okej, okay, w porządku. To są zmiany, które mają w pewien sposób pewnie restrukturyzować to, co się dzieje. Skoro zwalniamy, no to pewne rzeczy są, mają się pojawić inna, inaczej, no bo wiadomo też, że pewne wydarzenia to nie ma znaczenia. Pamiętaj, serial nie ma znaczenia, ale nie możemy wrzucić czegoś, bo na przykład pamiętaj, że ja, jaja w zeszłym razem, jak, jak odpalili seriale na Disney Plus, najpierw musi być Wanda Vision, ale przecież miały coś innego, ale to, ale to czekamy, czekamy i się nie doczekaliśmy. Wiadomo, jak to jest. Dziękuję bardzo. 2-0 yy, dla, dla yy, Barcelony. Bardzo mi to cieszy. Jestem fajny. Ciekawy mi ten film The Marvels, bo całkiem polubiłem postać Kamali. Ja również. Rzeczywiście serial fajny oglądaliśmy z Mają i to jest naprawdę dobra, dobra sprawa. To jest jeden z tych seriali, który te, teoretycznie jest głównie kierowany właśnie do nastolatków, ale jeżeli taki stary koń jak ja, który pamięta yy, świat yy, bez Marla tak, pamiętam jak Marla Przedeć na świat. Też może sobie taki rzeczywiście facet jak ja obejrzeć ten, ten yy, yy, serial. I dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę, bo w tym momencie już było nas 100 osób. 100 osób już oglądało ten odcinek i jest już kilkanaście łapek w górę. Bardzo mnie to, yy, bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Fantastyczna czwórka. Bohaterowie nie będą nastolatkami. Koguszka Marvel. Tym razem Latino Review. Choć w sieci już od dłuższego czasu znajdują, znajdują się doniesienia na temat pojedynczych gwiazd widowiska Marvel, Fantastic Four, jakby nie można było napisać, no dobra, nieważne, to rzeczywiście proces castingowy się jeszcze nie rozpoczął. W jednym zdaniu Fantastic Four proces castingowy. Wkrótce to się jednak zmieni, tak w każdym razie twierdzą dziennikarze Deadline. Szczególnie zainteresowanie... Jakich aktorów będzie szukać Marvel? Szczególnie interesująco wypada informacja podana przez, przez yy, jednego z nich, przez Jeffa Snydera. Otóż twierdzi on, że w rolach fantastycznej czwórki Marvel nie widzi młodych aktorów, a w każdym razie nie. Sud i Rider Charlesów, Su Charlesów, według jego źródeł oni będą już w filmie rodzicami. No więc rzeczywiście coś innego względem tego, co znaliśmy do tej pory. Czy to jednak oznacza, że w widowisku jakąś rolę będą mieli do odegrania Franklin i Valeria? A może na ekranie zobaczymy też Agatę, która w komiksach pojawiała się, yy, powiązana została z dziećmi Ridów? Tego na razie nie wiemy. Ale panie i panowie, Matt Shakman, który wyserował dla Marvela serial WandaVision, stanie za kamerą fantastycznej czwórki, jednak na razie zajęty jest serialem o Godzilli, który powstaje dla platformy Apple TV+. Jego akcja ma rozgrywać się w yy, się po wydarzeniach z widowiska Godzilla vs. Kong. Właśnie kończę projekt zwany Godzillą. Jesteśmy na etapie postprodukcji, która potrwa jeszcze kilka miesięcy. Fantastyczna czwórka będzie całym moim życiem, aż do walentynek 25 wyjawia Shakeman. Hmm, a czy choćby ziarno prawdy w pogłoskach o tym, że w filmie wystąpi e, Driver, Gosling albo e, Patel? Wszystkie castingowe informacje, które e, widzicie, to tylko plotki. No i dziękuję bardzo, tak jak można się było domyśleć. Hmm. Dużo tego. No, coraz bardziej fantastyczna czwórka nabiera, chciałem powiedzieć, kolorów, kształtów. Ale rzeczywiście coś, coś w tym jest, że tak no, brakowało nam to, bo to, co dostawaliśmy, dobra, w porządku, może pierwsze dwie części, że powiem z tego, co było ostatnio. Można tam jedno oko przymkniemy, drugie za mną, ale to, co było ostatnio, no to rzeczywiście tego się już nie, nie dawało oglądać. To już było bez nadzieja i chyba ten film trafił, jeżeli mi pamięć nie pamiętam, mieli, do dziesiątki najgorszych w tamtym roku, więc zobaczymy, może będzie, może będzie dobrze. Ale słuchajcie, na zakończenie tego cyklu o komiksach, Hellboy, Hellboy powraca, panie i panowie. Bardzo mnie to cieszy. Gotowi na dawkę adrenaliny Hellboy znów zostanie zekranizowany. Podaję disgusting, disgusting film. Millenium Media nie wie, co to porażka. Nie udało się raz, trzeba spróbować ponownie. Zgodnie z tą filozofią, studio szukuje się do nowej ekranizacji komiksu Hellboya. O projekcie poinformował portal Discussing Film. Według ich źródeł obraz ma już reżysera. Został nim Brian, e, Brian Taylor. Panie i panowie, aż nawet popatrzę, czy wiemy coś. Proszę bardzo. Brian Taylor robił Adrenalinę, czyli krank z Jasonem Stathamem. I to jest bardzo dobra wiadomość. Robił również dwójkę. No, ale też trzeba wiedzieć, że zrobił Gamer'a, nie najgorszy film z Czarnym Butlerem, ale ma też na swoim koncie taki film marvelowy jak Ghost, Riders, czy Ghost Rider, część druga. No i tutaj już nie jest dobrze, naprawdę. Faniki na gatunku powinni go doskonale znać. Wraz z Markiem Lewinem wyreżyserował bowiem szalony akcjonariusz Adrenalina z Jason okej. Okay. Podobno roboczy tytuł to Hellboy the Crooked Man. Sugeruje on, że punktem wyjścia dla filmu będzie miniseria komiksowa Hellboy The Crooked Man z 2011 roku. W Polsce została ona wydana w albumie Lichwiarz i Inne Opowieści. Akcja komiksu rozgrywa się w 1956 roku, 1956 roku w Apalachach. Hellboy spotyka tam Toma, który w młodości sprzedał swoją duszę Demonowi, znanemu jako Lichwiarz. Para wybiera się na, na, konf na konfrontację z Demonem, by sprawi sprawić aby dusza Toma została wybawiona. Nowy Hellboy pomyślany jest jako tak zwany reboot, więc jest raczej mało prawdopodobne, by pojawiły się w nim gwiazdy filmu z 2019 roku i mam nadzieję, że tak będzie, bo rzeczywiście film z 2019 to było delikatnie mówiąc dno szlam, szlaka i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia podobno ruszają już wiosną. Oczywiście, 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 realizowane będą w Bułgarii gdzie Millennium Media ma swój kompleks z halami produkcyjnymi, bo tam taniej, pani majster. Hmm, Hellboy z Davidem Harborem w roli głównej trafił do kin w kwietniu 2019 roku przy budżecie rzędu 50 milionów dolarów. Film zarobił na całym świecie zaledwie 44. Dzieło, dzieło Nila Marshalla nie spodobało się także krytykom. Jak wyliczał serwis Rotten Tomatoes zaledwie 17% recenzji były pozytywne. No, wcale mnie to nie dziwi, bo akurat ten film był słaby, beznadziejny. Dajcie znać, czy w ogóle widzieliście tego Hellboya z 2019 roku. David Harbour w 2020 roku tak wypowiedział się na temat Klapy Helboja. Myślał, że ten film poległ jeszcze zanim rozpoczęliśmy zdjęcia. Ludzie nie chcieli, żebyśmy go nakręcili. Guillermo del Toro i Ron Perman stworzyli ikoniczne dzieło, które, jak sądziliśmy, da się odkryć na nowo. Oczywiście w internecie podniósł się wówczas hałas. Nie chcemy, żebyście się za to brali. Potem zrobiliśmy film, który, tak uważam, jest rozrywką. Ma swoje wady, ale jest kinem rozrywkowym. Ludzie byli jednak przeciwko niemu. Takie ich prawo, a ja odebrałem tę lekcję w zupełnie inny sposób. Pięknie to spowiedziane. No, krótko mówiąc, zrobili gniota. Tam nic się nie zgadzało oprócz yy, fabuła beznadziejna, efekty specjalne. Komputer z 2000: Duron 800 i tak dalej, i tak dalej. No, tak to jakoś rzeczywiście yy, wyglądało. A gdyby się nie wpierniczali, to byśmy mieli trzeciego Hellboya z Ronem Perlmanem i byłoby wszystko w porządeczku. No ale oczywiście nie, my wiemy lepiej. Nic nie wiecie lepiej, nic nie wiecie lepiej. Widziałem i było mi przykro z nim, co zrobili. Hellboy to tylko Ron Perlman. Oczywiście, nie tknąłem go kiem, nawet Hellboy tylko od Del tylko i wyłącznie, panie i panowie. Tak to rzeczywiście będzie. A teraz pogadamy o kobietach. Będzie o kobietach, bo czemu miałby? Nie mówiliśmy dawno na temat kobiet, więc Starski i Hasz powrócą jako kobiety. Fox pracuje nad rebootem popularnego serialu. To chyba dzisiaj słowo klucz dzisiejszego odcinka reboot. Rzeczywiście, tak jako Rad, jakoś to, jakoś to wygląda. Artykuł jeszcze nie, nie czytałem. To jest artykuł The Hollywood Reporter i coś yy, trąci mi tutaj żeńską wersją Ghostbusters, ale zobaczymy, słuchajcie. Fox pracuje nad odświeżoną wersją serialu Starski i Hutch. Wiadomo już, że w stosunku do oryginału nastąpi jedna istotna zmiana. W detektywistyczny duet wcielą się kobiety. Bohaterkami nowej wersji serialu Starski i Hatch będą dwie detektywki. O, się... Nie, tak, ja Może źle, może źle przeczytałem sekundkę. Bohateriami, bohaterkami nowej wersji serialu Starski, aż będą dwie detektywki. Ogarniasz? DETEKTYWKI. Sasza Starski i Nicole Hutchinson. DETEKTYWKI. Czyli co, że kobieta, która myśli pozytywnie, to pozytywka? Eee. Wierzą w swoją przyjaźń i są świadome swojej wartości. Wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne w miasteczku Desert City. Próbują też dowiedzieć się, kto stoi za spiskiem, w wyniku którego ich ojcowie trafili do więzienia na 15 lat. Michael Thorn, prezes Fox Entertainment, powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter, że zanim podejmie decyzję, oczekuje od showrunnerów co najmniej dwóch scenariuszy. Pracują nad nim Sam Scliver i Elizabeth Peterson, odpowiedzialny, odpowiedzialny duet za syna marnotrawnego. W produkcję będzie zaangażowany studio Sony Pictures Television, które w przyszłości jako Columbia Pictures TV pracowało nad oryginalnym serialem. A w oryginalnym serialu yy, z lat 70 już tutaj patrzę, serial kryminalny Starski Hatch zadebiutował na antenie ABC 30 kwietnia 1975 roku w tytułowej rolę tytułów Dave'a De Starskiego i Ken'a Hutch'a Hutchinson'a wcieli się Paul My Michael Glazer między nimi rezerwował kilka filmów z Arnoldem i David Soul. Dzięki niekonwencjonalnym metodom i bezgranicznemu zaufaniu wobec siebie byli niezwykle skuteczni w walce z przestępcami, chroniąc mieszkańców południowo kalifornijskiego miasteczka Bay City. Nie no, już, już odjechałem po, po tych detektywkach. W 2004 roku do kin trafił wyreżyserowany przez Toda Philipsa film Starski i Hatch". W rolach głównych mogliśmy zobaczyć Bena Stillera i Owena Wilsona. Partnerowali m.in. Snoop Dogg jako hagiber, zaufany informator, i Fred Williamson jako kapitan Dobby. No rzeczywiście, ja pamiętam akurat tego starskiego i hacza, i to było no to było dobrze zrobione kino, dobra, dobra, dobra wersja. Tam partnerowali im Snoop do Snoop tam się pojawia przez chwilę bardziej Vince Vaughn w, w roli złola w, w tymże filmie, a dwóch na, naszy, naszych panów, czyli Steeler i, i Wilson, nie po raz pierwszy się spotkali i pokazali, że jak najbardziej chemia jest, to wszystko pasuje i nawet w epizodzie pojawili się oryginalni starski, starski hacz, i rzeczywiście wyglądało to dosyć, dosyć fajnie. Zastanawiam się, po jaką cholerę? Po co znowu już zmienianie? Historia pokazała chociażby przy okazji, właśnie Ghostbusters, czyli pogromców, pogromczyń duchów. z drugiej strony, ciekawe, jak jest duch kobieca, jak kobieta, duch, duch facet. Nieważne, nieważne. No, że nie, nie wyszło to dobrze. Potem oczywiście obwinianie, że o to dlatego, że ludzie nie, nie chcą kobiet widzieć jako pogromców duchów, a to cholerajasa nie widziałem wcześniej. Tutaj może się im udać, może będzie lepiej. No bo to rzeczywiście jest serial, więc y, teoretycznie można to y, jakoś sprzedać, ale no, no nie wiem. Po prostu nie wiem. Jestem jestem. Y, słuchajcie, zaraz sprawdzę, bo jestem naprawdę ciekaw waszej opinii, co myślicie na, myślicie na ten temat, bo to nie wygląda naprawdę, nie wygląda y, y, dobrze. Yy, już już yy, patrzę. Ghostbusters byli już kobietami, i teraz kolejna no, Marcinia, Marcina Piona. Ta sama, ta sama myśl. No widzisz, że no. detektywki. No to rzeczywiście jakoś jak ziomek i poziomka. No wiesz, no my się śmiejemy z tego, ale to po prostu brzmi. To jest jakaś nowomowa, którą ludzie próbują uskuteczniać. Już pani premier, premierka, czy jaka tam się nazywało, to już, już, już próbowali. To może teraz zrobimy reboot Predatora, gdzie Dacz będzie kobietą. Nieprawda. Dacz też była kobietą. A co może Kiliskoska też? Sasza Starski. Coś czuję, że będzie kolejne źródło memów. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Jak najbardziej będzie, będzie. Jurak, ta pani jest teraz poważną streamerką. no. Nieważne. Podobno akcja ma mieć miejsce współcześnie, czyli mamy inne postacie w innym czasie, jedynie co się zgadza na nazwiska bohaterów, bo muszę, duchowa, duchowa, niech będzie, że duch w formie żeńskiej to jest duchowa, więc musi się zgodzić kasa. Pamiętacie, to jest dlatego cały czas tworzone są kolejne, no, akurat podam zły przykład, ale o, kolejne krzyki, halloweeny, koszmary minionego lata, Jason i tak dalej, bo dużo łatwiej jest ktoś powiedzieć, o słuchaj, chodźmy do kina na Halloween 58, nie? Niż powiedzmy, chodźmy do, do kina na filmy Atak Zmutowanych żychodników na Amerykę, horror USA, to Nie wiem o czym. Bo ludzie znają te marki, to już są w tym momencie marki uznane. Predator tutaj mówisz, jak najbardziej, Starski i Hatch, no, Muminki, to wszystko są marki, które my znamy i w tym momencie, jeżeli ktoś mówi, że ale o co chodzi? W ogóle idziemy na jakiś film, ale o, o jakiś... Nie ogarnę tego. Nie ogarnę tego. Dla mnie to jest po prostu yy, masakra, jakaś. Naprawdę masakra. Minister sportu? A możliwe, że to była jeszcze wtedy ministra sportu. Tak, ta pani, którą, yy, którą, yy, która pięknie zapytała. Dwie drużyny, drużyny grają o super bucha polski w piłce nożnej. A kto je do tego wybrał? Było piękne od tego. Więc. Yy, powiem w ten sposób. To nie jest produkcja, na którą czekam. Ale jeżeli tam gdzieś powiedzmy, będę potrzebował na przykład zrobić recenzję, to czemu nie? Może akurat tak samo jak 365 dni, bodajże ten dzień, zrobiłem w, w ramach y, bluzganych, czemu nie? Chyba, że będzie rzeczywiście ciekawie. Słuchajcie, wcześniej mówiłem o jednym genialnym twórcy, który wraca, aż szkoda gadać, ale tym razem dobre wieści, ponieważ Mike Lee powraca z nowym filmem, jak The Hollywood Reporter. Na ekranie z nowym projektem powróci kolejny udany twórca kina autorskiego po raz pierwszy od 2018 roku i dramacie pod tytułem Peterloo. Na plan zdjęciowy wejdzie Mike Lee, reżyser znany z filmów Sekrety i kłamstwa, Nady czy Vera Drake. Pracuje nad tym samym obrazem, który został zapowiedziany w 2020 roku. Uznany twórca od lat pilnuje, aby, planuje, aby do mediów nie przedostawały się informacje o jego nadchodzących projektach. Tak jest i w tym przypadku. Roboczy tytuł filmu to Untitled Mike Lee 23, czyli niezatytułowany Mike Lee 2023, a szczegóły dotyczące fabuły, obsady i czegokolwiek są nieznane. Pierwotnie zdjęcie miało powstać latem 2020, lecz w wyniku pandemiksa przełożono je. Dopiero trzy lata później ekipa ma wejść na plan i realizować projekt. Tymczasem na trwających targach European Film Market firma Corner Store Films pokazuje projekt potencjalnym nabywcom z różnych krajów świata. Film znalazł już swojego dystrybutora w Wielkiej Brytanii oraz USA. I to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. Abyście nie wiedzieli o co chodzi, krótko mówiąc, oni mówią: robimy taki i taki film, ma potencjalnie wystąpić ta i ta, i na przykład mówią: OK, my dystrybujemy, i w ten sposób potem idą elegancko do instytucji, która na przykład daje kasę na to, bo to nie zawsze jest wytwórnia, i mówimy: Słuchajcie, mamy już dystrybucję, zapewniam tu, i tu, i tu, i w tym momencie można wyrwać. Bardzo dobrze, naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo takich twórców jak, jak Mike Lee. Yy, Więcej, naprawdę, dawać kolejny film od Jima od Jarmusza, kolejnego Almodawara, i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę, bo to rzeczywiście jest dobra, ważna, fajna e, fajna sprawa i miejmy nadzieję, że tak będzie. E, Ola amigo, Ola Jerowani, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. Wieczór mnie ja nam bardzo, bardzo, e, bardzo, bardzo dobrze. I teraz słuchajcie, jak mówiłem wcześniej, wiadomość, którą nadesłał mi e, Misio, wiadomość tak naprawdę dopiero sprzed. No, sprzed dwóch godzin, niestety Tom Sizemore w stanie krytycznym w szpitalu. Co wiemy o stanie aktora, znanego z szeregowca Ryana. No nie tylko szeregowiec Ryan, ja akurat bardziej, najbardziej chyba go kojarzę z filmu Osadzony z Sylwestrem Salon, ale pewnie możecie go kojarzyć z filmu Relikt, gorączka Michaela, e, Michaela Mana i wielu, wielu innych fajnych produkcji. Ale słuchajcie, Tom trafił e, do szpitala w stanie krytycznym, Charles Lago, menadżer aktora, potwierdził, że został on znaleziony w swoim domu około drugiej w nocy i przewieziony do szpitala. Znajduje się w nim, a aktor najlepiej znany z roli sierżanta Majka Chorwata w Szeregowcu Rajanie cierpi na tętniaka mózgu. Cholera. Aktualnie jest w stanie krytycznym, możemy tylko czekać na rozwój sytuacji. Jego rodzina czuwa i czeka na dalsze informacje. Powiedział w oświadczeniu dla portalu Deadline jego menadżer. Największą popularność Seizmurowi przyniosły role w filmach wojennych. Był m.in. sierżantem Majkiem Chorwatem w Szeregowcu Rajanie, pod pułkownikiem Danym McKnightem w helikopterze w ogniu. W swojej filmografii ma również filmy, filmy takie jak Urodzony 4 lipca i Urodzeni mordercy Olivera Stone, Prawdziwy romans i wróg publiczny Tony'ego Scotta, Gorączka Mana, Ciemna strona miasta Martina Scorcese, Błękitna stal, Na fali i dziwne dni Catherine Bigelow. Na udział zasługuje występ w komedii Serce i dusza, westernie Wyatt Earp, thrillerze Czerwona planeta czy horrorze Łowca snu na podstawie Kinga. Mogliśmy zobaczyć go również w serialu Strzelec, Dodatkowo jeszcze kryminalne zagadki Miami, prawo i porządek, selekcja, sekcja specjalna, Lucifer, Twin Peaks, no mówimy szybciej, osadzony, Sylwestrem, y, Stallone, NUN, nie ufaj nikomu, to właśnie, y, właśnie on i mnóstwo osób. Mam nadzieję, że będzie dobrze rzeczywiście, że, że wyjdzie z tego, i bo akurat to jest cholerstwo, więc mam nadzieję, że Tom, trzymamy kciuki dla siebie, naprawdę stary, zdrowie zdrowiej. To jest też zaskakujące, prawda? Że, że potrafimy w tym momencie wysłać faceta w kosmos, potrafimy jeździć autami, które nie, nie, ma, nie produkują spalin, ani potrafimy wyrzucić raka. No, no niestety zaskakujące, no ale dobra, zostajemy chwilowo przy, przy dalej przy złych, y, złych wieściach. Tak, tutaj widzę, że Gleona już wrzucił Pasażer 57. Tak, Delvecchio, tam grał agenta Delvecchio. Jak to się pisze? Jak najbardziej. Stan zdrowia Bruce'a Willisa się pogorszył, panie i panowie. Rodzina wystosowała nowe oświadczenie w sprawie zdrowia aktora, potwierdzając, że jego stan się pogor pogor pogorszył. Niemal rok temu ujawniono, że u Willisa zdiagnozowano afazję i rezygnuje on z aktorstwa. Teraz bliscy gwiazdora podzielili się światem informacją, że cierpi on na demencję, a konkretnie otępienie czołowo-skroniowe, które utrudnia mu mówienie i porozumiewanie się. Mm, bardzo, bardzo źle rzeczywiście. Chociaż to bolesne jest dla nas ulgą, że wreszcie otrzymaliśmy jasną diagnozę, czytamy w oficjalnym oświadczeniu, jakie wystosowała żona aktora Emma Heming Willis. Była żona Demi Moore i jego dzieci Rumer, Scout, To Mabel i Evelyn. FTD to okrutna choroba, której wielu z nas nie słyszało, a która może dotknąć każdego. A, patrzcie, jakie to jest cholerstwo. John McLean, facet można powiedzieć nie do zajechania. Jeden z największych ym, gwiazdorów na akcji. Nie mówię lat 80., -tych, 90., -tych, tylko ogólnie gwiazdorów na akcji. Pamiętacie zawsze? Był ten Sylvester Stallone, Arnold, wiecie, Mel, Mel Gibson, a, no i też oczywiście był, był Bruce Willis. No, możemy tylko jedynie życzyć zdrówka, bo chyba rzeczywiście nic y, tutaj się więcej nie da zrobić. Aktor bardzo chory, no nie można, nie można niestety y, stwierdzić, ok, rzeczywiście, no to. Wszystko będzie dobrze. Ciężko, naprawdę ciężko będzie. Zaraz Zobaczę, co, yy, co piszecie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. To ten aktor z osadzonego, ten fałszywy przyjaciel, dobrze kojarzę? Zgadza się jak najbardziej, aż tutaj nawet w tym momencie yy, gdzieś wyszukam jego zdjęcie. Mowa oczywiście o Tomie Sajzmurze. Tom Sizemur, panie i panowie. Yy, znamy go z wielu filmów. O proszę bardzo, mamy jakieś, yy, jakieś jego zdjęcie. Już tutaj zapiszę i wam, wam pokażę. Yy. Będziecie mogli skojarzyć o kim mowa. A, akurat to jest zdjęcie. To jest zdjęcie z szerego wcale, ale się nie chce, nie chce się zapisać. Zobaczymy, czy to może pójdzie. I już będzie. Tak, proszę bardzo, już Wam, panowie i panie, pokazuję, o kogo mi chodziło. To właśnie było N-U-N, czyli nie ufaj, nie ufaj nikomu. Już, proszę bardzo, pokazuję. Otóż przez mniejszy, bo się trafiło wyjątkowo duże, duże zdjęcia, aczkolwiek to akurat dobrze. Proszę bardzo, to jest Panie i Panowie właśnie Tom, Tom Sajzmur, który ma tętniaka. Życzymy zdrówka. Naprawdę. Zdrówka, bo ja wiem, ja się nieraz śmieję. Słuchajcie, ja się nie raz mówię, że o, Patrycz Wegeta, to i tamto, że Uwebol wraca, beznadzieja i tak dalej. No tak, my nie chcemy, żeby ci ludzie na przykład kręcili kolejne produkcje, robili kolejne filmy, ale nie życzymy nikomu naprawdę źle, bo to jest. To jest taka wredota, ja mówię, nie to, że mnie to śmiesza, ale to jest, to jest masakryczna sprawa, nie chcę widzieć nikogo chorego, nie chcę, żeby tam y, ludzie, ludzie umierali, bo to jest wredota, no ale niestety, na pewnych rzeczy niestety nie, nie przeskoczymy. Więc to był Tom Seymour i słuchajcie, jeszcze chciałem Wam powiedzieć o, o horrorach, kilka słów o horrorach. Tak, slasher Thanksgiving, kto będzie ćwiartował, nie tylko indyka, ależ pięknie, The Hollywood Reporter jest artykuł. To się dzieje naprawdę. Na początku stycznia informowaliśmy o planach przerobienia fałszywego zwiastuna na Thanksgiving w filmie z krwi i kości. Projekt szybko nabiera kształtu, bo właśnie poznaliśmy nazwisko Pierwszej Gwiazdy. Jest on znany z serialu chirurdzy Patrick Dempsey. Kiedyś takie coś miało miejsce przy okazji yy, no, maczety, tak? To też nie był, a, jakieś na jajo gdzieś tam wrzuciliśmy, a tutaj proszę bardzo, dzieje się. O Thanksgiving było głośno w 2008 roku, a wszystko to za sprawą yy, dylogii Grinch House. Mówiłem o maczecie. Tarantino i Roberto Rodriguez a. na potrzeby filmów nakręconych zostało kilka fałszywych zwiastunów. Jeden z nich, promujący yy, slasher Thanksgiving, wyrysowywał Eli Roth. Spodobał się on tak bardzo faną, że od razu zaczęto mówić o realizacji na jego postawie całego Filmu. Początkowo wydawało się, że projekt szybko doczekał się realizacji. Jeszcze w 2009 roku w wywiadzie Eli Roth twierdził, że ma już zapewniony budżet. W 2012 roku słyszeliśmy o, z kolei o tym, że scenariusz Slashera opowiadać będzie John Watts i Christopher D. Ford, czyli autorzy filmu Clown, w którym Roth zagrał tytułową postać. Potem jednak o projekcie zrobiło się cicho. Najwyraźniej Eli Roth o nim nie zapomniał. Jak informował, poinformował w styczniu portal Deadline, wszystko jest już gotowe, by rozpocząć zdjęcia. Autorem scenariusza jest Jeff Arundel, który pojawił się w fałszywym z, zwiastunie jako pielgrzym. Według źródeł The Hollywood Reporter Robert Dempsey wcieli się w rolę szeryfa. Skąd znam jeszcze Jeffa pani? panowie? Śmiertelna gorączka między innymi. Więc sam jestem ciekawy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. No, to mówiłem Wam wcześniej właśnie, że to jest tak, że akurat kilka rzeczy jest, jest zrobionych i kilka rzeczy może... Marsza ta że doczekała się aż dwóch, dwóch filmów, dwóch produkcji. Jedna, jedna część wypadła lepiej, druga rzeczywiście gorzej. No to wiadomo, jak to, jak to wygląda. No ale tutaj całkiem rzeczywiście sensownie to brzmi. Może będzie zabawnie? Zobaczymy. Jestem tam sam, sam ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Może będzie dobrze, może będzie no Na pewno będzie krwawo. No, jeżeli, jeżeli widzieliście, tam były dwa filmy, właśnie: Planet Terror, a także Dead Proof, czyli Planet Terror, no to oczywiście no, wspomniany Bruce Willis wystąpił m.in. W, w tymże filmie, a w Dead Proof tam jedną z głównych ról, to oczywiście Kurt Russell yy, grał kaskadera, yy, kaskadera Majka, a czym on się zajmuje. No, jest kaskaderem, więc rzeczywiście jakoś tak to, tak to fajnie yy, wyglądało. No. Może będzie, może będzie dobrze, będzie krwawo. Miejmy taką nadzieję, że dotrzymają słowa i powiedzą, tak jak najbardziej kręcimy, robimy, będzie zawodowo. Będzie, będzie bardzo fajnie, będzie bardzo ciekawie. Tak, jutro recenzja ant i Quantumania. Powiem tak, nie jest to najlepszy film, no ale taka takowa recenzja powstanie. We wtorek, mam nadzieję, że zdążę na wtorek. materiał już nagrany trzeba oczywiście zmontować będzie, jak założyć konto i jak ma. Jak, ma, jak funkcjonuje, czym w ogóle jest Amazon Video Prime. We środę wracają, chciałem powiedzieć potworne, kultowe horrory. W piątek najprawdopodobniej będzie tar, czyli film nominowany do Oscara, Kate Blanchett, niesamowita jest naprawdę niesamowita jest w tejże roli, więc. Yy, będzie, będzie grubo. Będzie, będzie Panie i Panowie ciekawie. Lancet pisze, że oba filmy, oba filmy spoko. Mi się chyba pierwsza ta podobała bardziej, ale domyślam się, że mówisz o planet Terror i o Dead Proof. Rzeczywiście zgadza się doby, dwa filmy, dobre, fajne. Szkoda tylko, że akurat nie udało się i nie odniósł takiego sukcesu, jakbyśmy sobie, jakbyśmy sobie życzyli. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Tutaj zaraz gdzieś się pojawi film, który YouTube uzna, że tak, ja najbardziej dla ciebie jest on odpowiedni. Kliknij go, zobacz, a my widzimy się za tydzień, jak co tydzień? 21.30. Cześć.